chciałem bardzo serdecznie powitać pana redaktora Bronisława Wilnsteina, pana redaktora Pawła Lisieckiego, pana redaktora Jacka Karnowskiego i na łączach z nami jest pan redaktor Rafał Ziemkiewicz. Bardzo serdecznie państwa witamy. I tytuł tego panelu to jest Polska jako pole bitwy w konflikcie kulturowym. No będziemy chcieli się tutaj zastanowić z wybitnymi przedstawicielami polskiej publicystyki, czy jak wygląda obecna sytuacja polskiego państwa w dobie tej bitwy kulturowej i miałbym taką prośbę, żeby każdy z panelistów na początku może przedstawił swoją diagnozę, jak to widzi, a w drugiej części, w drugiej wypowiedzi, może w ramach dyskusji zastanowilibyśmy się, jakie recepty, znaczy co państwo rekomendowalibyście, jak Polska powinna, czy jak instytucje polskiego państwa powinny w tym konflikcie się zachować. I może pierwszy głos zabierze pan redaktor Rafał Ziemkiewicz, autor popularnej książki Ham Niezbuntowany, prawda? To taka książka, którą też warto polecić przy tej okazji, która, no można powiedzieć, pokazuje, która jest takim, jeżeli ja to dobrze odczytałem, jest takim nawoływaniem do tego, aby Polacy wstali w tym całym konflikcie kulturowym, aby zobaczyli, przestali się wstydzić, aby zobaczyli, że my mamy bardzo wiele do zaoferowania jako Polacy, jako ten polski kod kulturowy, jako ten polski duch, mamy bardzo wiele do zaoferowania zarówno Europie i światu i że to, co mamy do zaoferowania, może powinno być naszą przewagą konkurencyjną, tylko nie powinniśmy się bać. Czy ja dobrze odczytuję taką konkluzję tej książki? Panie redaktorze. Zdecydowanie to było jednym z moich zamiarów. Dzień dobry, raz jeszcze witam wszystkich od siebie, dziękuję za zaproszenie. Bardzo przepraszam, że w takim trybie występuję zdalnym, ale jak się Państwo domyślają, to nie jest moja decyzja i nie jest to moje chcenie. Mam tylko jedno techniczne pytanie, czy dajemy sobie na te wstępne wypowiedzi jakiś limit czasowy? Znaczy ja poprosiłbym może około 10 minut, jeżeli to jest w porządku. No i ale oczywiście. nie jest to sztywne, to spokojnie. Znaczy rozumiem, że maksymalnie 10 minut. Postaram się, żeby zaoszczędzić czasu na dyskusję, powiedzieć krócej. Oczywiście myślę, że w tym składzie my się niewiele będziemy kłócić między sobą, bo wszyscy jesteśmy zgodni co do rzeczy podstawowych, jak sądzę, czyli tych, że warto naszą specyfikę kulturową chronić, że nie wynika ona z zacofania, tylko wynika ona z odmienności. Skoro był pan poseł łaskaw tutaj wspomnieć o mojej książce, no to całym głównym wątkiem, całą główną myślą tej książki jest leczenie Polaków z tego kompleksu, z tego głębokiego przekonania, które jest im wtłaczane, że jeśli coś jest u nas inaczej niż na Zachodzie, to tylko dlatego, że my jesteśmy zacofani. Ale jest jedna ścieżka rozwoju, wszystko musi być tak samo jak tam, w związku z tym u nas w przyszłości będzie tak samo jak u nich. Mało tego, to rozumowanie, które jest szalenie popularne w elitach opiniotwórczych, jeszcze zakorzenionych w PRL-u i które jest szalenie popularne w mediach opiniotwórczych, to rozumowanie także zaczyna dostosowywać naszą przeszłość do tej jedynej możliwej linii historycznej, którą reprezentuje Zachód, taką zwłaszcza zachodnia Europa. Czyli nie tylko narzuca nam się głębokie przekonanie, że u nas musi być tak samo za lat 15-20, muszą kościoły opustoszyć jak w Irlandii, muszą być zalegalizowane jednopłciowe związki w randze małżeństw, bo tak jest na Zachodzie, no i że generalnie wszystko musi być tak, jak jest, ale jednocześnie narzuca nam się, że u nas kiedyś też tak było, jak na Zachodzie. No i to jest może rzecz, o której warto tutaj wspomnieć, bo to troszkę umyka uwadze naszej. Otóż nie było u nas tak, jak na Zachodzie. Nie było u nas problemu kolonialnego nigdy w życiu i ci, którzy chcą na siłę znaleźć polskie tradycje kolonialne, twierdząc, że Kresy Wschodnie to dla nas tak, jak to kiedyś Grzegorz Schetyna powiedział, niestety był wtedy rangę przewodniczącego Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, powiedział, że Ukraina i Polska dla Polski to tak jak Algieria dla Francji. No nie, nonsens. Nigdy żaden Algierczyk nie był królem Francji, a wywodzący się z terenów Ukrainy Michał Korybut-Wiśniowiecki był królem Polski.
prawda? Nigdy w żadnym z państw zachodnich żaden ród wywodzący się z kolonii nie miał wpływów podobnych z wpływami Radziwiłłów w dawnej Rzeczpospolitej, czy Sapiechów, czy innych rodów kresowych, które były przecież rodami rusińskimi, nie polskimi. Nigdy nie było żadnego polskiego Korteza. Jeżeli ktoś mówi, że zdobyliśmy, że to były kolonie, no to pytam, jacy przywódcy, jacy wodzowie odbywali te kolonialne wyprawy, które kolonie przyłączyły. Jeśli jakie pacyfikacje następowały, prawda, tych kolonii, które je do Polski łączyły. Więc dajemy sobie wmówić coś bzdurnego, tak samo dajemy sobie wmówić, że sytuacja homoseksualistów była w Polsce porównywalna z krajami zachodnimi. No nie była porównywalna. Nikt nigdy w Polsce w żadnym kodeksie wolnej Polski nie penalizował homoseksualizmu, podczas gdy w Niemczech, jak wiadomo, w 2004 roku wyszedł ostatni człowiek skazany z paragrafu zakazującego stosunków homoseksualnych, a łącznie od 1948 roku w RFN-ie skazano chyba 90 tysięcy mężczyzn z tego paragrafu. W Polsce to nigdy nie było przestępstwem, mało tego, no można dziesiątki przykładów tu mnożyć, ja nie chcę zagadywać za dużo, ale powiedzmy Karol Szymanowski o tym, że jest homoseksualistą, wiedzieli przed wojną wszyscy w tak zwanym towarzystwie, on tego specjalnie nie ukrywał, to było przedmiotem rozlicznych anegdot, mimo to nikt nie miał powodu problemów z tym, że niekryjący swych upodobań homoseksualista jest rektorem Warszawskiej Akademii Muzycznej, ponieważ był wielkim muzykiem. A jak skończył Alan Turing, wielki fizyk brytyjski, już po II wojnie światowej, mimo swoich zasług w rozszyfrowywaniu niemieckich kodów, no to wszyscy wiedzą, kto nie wie, nawet zrobiono na ten temat filmy i tak dalej. Kompleksy przeszłości, które leczy dzisiaj sobie Zachód, są nam narzucane w Polsce, a my dzięki temu no, zmiękczamy swoją postawę, mówię, no tak, no musimy w takim razie robić to samo, co Zachód. Otóż pierwsza teza, moja najważniejsza, nie musimy robić tego, co Zachód. Pytanie drugie, dlaczego nie powinniśmy robić tego, co Zachód? W moim przekonaniu dlatego, że ta rewolucja, która wiąże się z tęczowymi banerami, z taką ułomną tęczą sześciokolorową, z ruchami LGBT, z ruchami gender, ona jest taka trochę jak hydra wielogłowa, sięga po różne hasła, czasami to jest niebinarność, czasami to jest równouprawnienie kobiet, przy czym prawa kobiet rozumiane no, w dość dziwny sposób jako prawo do pozbywania się potomstwa. Ale jakkolwiek to się dzieje, to jest rewolucja z importu i zwracam uwagę na taką ważną rzecz, że nie ma tutaj jakby spontanicznego, wewnętrznego polskiego ruchu, który chciałby zmiany. Na przykład ograniczył się do tego jednego sztandarowego hasła dla ruchu LGBT, legalizacji tak zwanych małżeństw homoseksualnych. To jest hasło, które wynika z faktu, że tak zrobiono na Zachodzie i właśnie logika tej rewolucji jest taka, że my mamy mieć tak jak na Zachodzie. Tymczasem nie gdzie indziej, tylko w lewicowo-liberalnym Newsweeku i to chyba już za czasów, kiedy kierował nim Tomasz Lis, znalazłem wywiad z profesorem, czy wtedy jeszcze doktorem, nie pamiętam, Szukalskim z Uniwersytetu Łódzkiego, który chyba najwięcej w Polsce badań zrobił na temat polskich homoseksualistów. Celowo nie mówię żadnej społeczności homoseksualnej, bo homoseksualiści w Polsce nie tworzą jakiejś zwartej społeczności. I w tych badaniach, o czym zresztą mówił nawet w owym Newsweeku, okazało się dziwna sprawa, że nie jest w ogóle problemem tych ludzi legalizacja ich związków. To znaczy, kiedy ankietowo pytano ich, ilu z nich marzy i chciałoby, żeby było taka możliwość, żeby mogli swoje związki zalegalizować, to okazało się, że odpowiedzi dodatniej, pozytywnej udzielał ułamek procenta tych ankietowanych. W ogóle jakaś liczba statystycznie nieistotna. Również bardzo niewiele, to jest z kolei badanie innego lewicowego socjologa Macieja Gduli, skądinąd bardzo też zaangażowanego politycznie w działania lewicowe, który wszelako i też nawet w lewicowej krytyce politycznej musi przyznać, że z jego badań wyszło ku wielkiemu zdziwieniu jego i współautora tych badań, że polscy homoseksualiści nie czują się uciskani, ponieważ dominującą postawą w Polsce jest tolerancja, ale taka tolerancja normalna. Oni ją nazywają konserwatywną tolerancją. To, co nazywa profesor Gdula
tolerancją konserwatywną, jest po prostu tolerancją w sensie właściwym, to znaczy w najbardziej zapadłej wsi, mówiąc, przepraszam za to określenie, gdzie badano ludzi i zadawano im pytania, no co zrobić, jeżeli dwóch mężczyzn homoseksualistów mieszka ze sobą, uzyskiwano w 80% odpowiedź, no cóż, no to jest ich sprawa, jeżeli są dorośli. Cóż mnie to obchodzi? Jeżeli nie wciskają się w moje życie, to ja się nie wciskam w ich życie. Co, no bo jak mówię, sam pan Gdula twierdził, że bardzo ich to zdziwiło, no ale tak wyszło. Dlaczego ich to zdziwiło? No bo mieli ten wzorzec dopasowywania Polski pod sztrychulec zachodni. Skoro tam jest tak, oni już wiedzą, jak powinno być u nas, patrzą na nas jak na 30 lat czy 40 lat zapóźnione Niemcy, zakładają, że takie same problemy społeczne mamy i oni już mają receptę, żeby nam je podać. Być może część z tych ludzi robi to w dobrej woli, ale ja osobiście głęboko jestem przekonany, że nie wyjaśnimy sobie problemu z tak zwaną rewolucją LGBT, jeżeli nie zdamy sobie sprawy z tego, że ta rewolucja jest częścią kulturowej kolonizacji i że ona jest nam narzucana, jest u nas sponsorowana. Są to ogromne pieniądze, jest to know-how, które przychodzi, jest to wsparcie polityczne, wszelkiego rodzaju naciski, które na nas spływają i one są częścią takiego procesu. No znów to, skoro pan był tak miły i wspomniał o mojej książce, to ja się do niej na koniec tej wypowiedzi jeszcze raz odwołam. Otóż ja tam postawiłem taką tezę, że dawna Rzeczpospolita obojga narodów, w istocie Rzeczpospolita wielu narodów, była jakby prefiguracją Unii Europejskiej. Stworzyła ją podobna nadzieja, że można zbudować państwo oparte na idei praw równych i wspólnych. I losy naszej Rzeczpospolitej pokazały, że są tylko dwie możliwości przed takim państwem. Albo w chwili kryzysu ono się rozpada, albo staje się państwem po prostu już klasycznym imperium, w którym jeden naród dominuje nad innymi. Co stałoby się w Polsce, gdyby Konstytucja 3 maja wygrała? Otóż w tej chwili w Unii Europejskiej też mamy do czynienia z tym procesem, że ze wspólnoty węgla i stali, ze wspólnoty wolnych przepływów kapitału, pracy i usług i siły roboczej, czyli z organizacji międzynarodowej, ona przekształca się, usiłuje się przekształcić w superpaństwo, oparte już nie na wspólnotach, nie na wolnych przepływach, nie na wolnym rynku, tylko na jakiejś ideologii. Tą ideologią są jakieś niezdefiniowane wartości europejskie i te wartości europejskie akurat właśnie zyskały takie skonkretyzowanie w owej wielogłowej, podobnej do hydry ideologii postępu, która, proszę zwrócić uwagę, daje taki oto efekt, że nagle kraje zachodnie znalazły się w tym samym miejscu, gdzie były w wieku XIX, zyskują to samo wyjaśnienie dla swojej misji białego człowieka. Misja białego człowieka w wieku XIX oczywiście polegała na tym, że trzeba czarnych nauczyć moralności, powiedzieć im po Panu Bogu, nauczyć ich przykazań, no a przy okazji otworzyć ich na wolny handel, który oczywiście wszystkim się opłaci i podniesie ich cywilizację. Dziś mamy dokładnie powtórzenie tego samego modelu w zachodnich elitach, tylko oczywiście już nie wartości chrześcijańskie, które są passé, ale wartości tej nowej ideologii, tej wolności od wszystkiego, z tą tym ideowym uzasadnieniem, dla którego oni mają moralne prawo takie kraje jak nasz traktować jako dzicz, którą trzeba ucywilizować na swój własny sposób. No a przy okazji oczywiście otworzyć na przepływy handlowe w miarę możliwości już tylko w jedną stronę, tak żeby przy tym zarobić. Także historia się powtarza w moim przekonaniu. Dziękuję bardzo, panie redaktorze. Redaktor Bronisław Wilnstein, w zeszłym tygodniu laureat Kongresu Wielki Projekt za swoją pracę literacką, publicystyczną, który pan redaktor zajmuje się zresztą od lat i w publicystyce, i w swoich książkach zderzeniem cywilizacji, wojną cywilizacji, ostatnio bunt i afirmacja, gdzie przeciwstawia z jednej strony bunt, z drugiej strony afirmację i poddaje krytyce te wszystkie dzieła lewicowe, które doprowadziły nas do tej sytuacji, no ale to już więcej pewnie powie sam pan redaktor. Dziękuję bardzo. To działa? Działa. Dziękuję bardzo. Ja oczywiście nie będę mówił o swojej książce, a tylko tak, że tak powiem,
Jednak en passant mogę coś wspomnieć, ponieważ wyjaśnię tą podstawową pozycję. To podstawowa pozycja, bunt i afirmacja ma charakter metafizyczny. To znaczy afirmacja jest naszym tradycyjnym podejściem, to znaczy zrozumieniem świata i akceptacją jego istnienia w tym kształcie, w jakim on jest. W tym więc afirmacją człowieka, jego natury, natury w ogóle rzeczy, a więc i człowieka. Zrozumienia cywilizacji i roli, jaką cywilizacja odgrywa w stwarzaniu człowieka. Oczywiście cywilizacja jest przekształcaniem natury, ale wypływa z natury i jest procesem, który radykalnie przekracza nasze zdolności indywidualne, ponieważ to jest wielopokoleniowy proces, który daje nam pewien określony kształt życia ludzkiego i wytwarza postawy, które jakbyśmy się zastanowili, prawda, jaki procent naszych zachowań w życiu normalnym jest poprzedzony refleksją indywidualną, jest wynikiem woli. To się wtedy okaże, że to jest bardzo znikomy procent. Generalnie wyrastamy z pewnych cywilizacyjnych nawyków, postaw, wręcz odruchów i to jest i tak być powinno i tak tylko możemy istnieć. Gdybyśmy refleksyjnie chcieli podchodzić do każdego momentu w naszym życiu, no to nasze życie byłoby niemożliwe. Każda refleksja to wskaże. A bunt ten metafizyczny mówi, że jesteśmy w stanie stwarzać świat taki, jaki chcemy i siebie samych. Tutaj wspominał profesor Roszkowski w pierwszym swoim wykładzie o tej otwartej antropologii, nieskończonej, jakoby się stwarzamy. No, natura człowieka miałaby jakoby polegać na tym, sam człowiek stwarza siebie, a więc stwarza, nie istnieje nic stałego, nic określonego w ludzkim istnieniu, a więc w tym sensie jakakolwiek tożsamość niewoli człowieka, ogranicza. Co zresztą jest prawdą, bo jakakolwiek tożsamość człowieka ogranicza, nadając mu formę. Jakakolwiek forma istnienia ogranicza, ale jednocześnie określa nasz sposób istnienia, bez którego jesteśmy po prostu absolutnie zagubieni. Ale to taki parę uwag wstępnych. Natomiast z tego wyrastają podstawowe, ten spór, afirmacji, który nazywam buntem afirmacją, określa tą wojnę cywilizacyjną. Dlatego, że ta obecna ideologia dominująca, ja ją nazywam, a zauważyłem, że już zaczyna to jakoś wchodzić bardziej do obiegu, ja nazywam całościowo jako ideologię emancypacji, ponieważ emancypacja jest słowem kluczem w tej ideologii. Na to się składa oczywiście i gender, i te LGBT, i feminizm w rozmaitych odłamach i tak dalej, i tak dalej. To jest taka konstelacja, wydawałoby się, rozmaitych ruchów, ale one jakoś stapiają się, współpracują ze sobą doskonale i stwarzają pewien taką ogólną formę ideologiczną, która, no to ideologia, ona opisuje egzystencję człowieka, tak w całości opisuje jego przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, usiłuje ująć w sposób ostateczny i projektuje również idealny kształt ludzkiej rzeczywistości, który osiągnąć można politycznymi metodami. Ideologia jako taka to jest zeświadczona forma religii i ona, dlatego jej głównym wrogiem zresztą jest religia i ona istnieje, prawda, funkcjonuje już jako pewna, te ideologie rewolucyjne funkcjonują od XIX, nawet trochę od XVIII, ale tak faktycznie od XIX wieku, przybierają różne formy, ale generalnie, jeżeli przyglądamy się, to podstawową ich założeniem jest to wyobrażenie, że jesteśmy w stanie ukształtować świat i człowieka, który będzie zupełnie inny niż jest i świat będzie zupełnie inny, ponieważ świat, w którym istnieje zło, nie jest do zaakceptowania. Jakiekolwiek zło, jak go tam nazwiemy. Ta ideologia emancypacji odwołuje się do wyzwalania, jak mówiłem, wyzwalania człowieka z wszelkich tożsamości, więc wszelkie tożsamości są jej przeciwnikiem. Od tożsamości, powiedzmy, narodowych, poczynając, religijnych, oczywiście skończywszy na tożsamości płciowej, ponieważ to są dane, określone rzeczy, a zgodnie z tym wyobrażeniem człowiek ma się wyzwalać. W tej ideologii, zgodnie z tą ideologią, cała nasza tradycja jest czymś do odrzucenia. Można ją odrzucać na zasadzie takiej naznaczania jako zła po prostu. To jest patriarchalny, oparty na nierówności system, który, prawda, wykorzystując przemoc, dyskryminował określone grupy, kobiety, ludzi o innej orientacji seksualnej itd., itd. Można powiedzieć w innej wersji, takiej najbardziej umiarkowanej, że była to taka
Był to proces, który doprowadził nas do tego momentu, gdzie jesteśmy, kiedy możemy się uwolnić już od tych starej cywilizacji. To jest taka drabina, którą należy odrzucić, żeby osiągnąć stan obecny. I jak każda ideologia, ona nie jest tworzona po to, ona jest tworzona zgodnie z wyobrażeniem tych ludzi, którzy usiłują ukształtować nas zgodnie ze swoimi wizjami świat, odrzucając świat, nienawidząc tego, który istnieje, kierując się tego, którego nie ma, który oni sobie wyobrażają, zwykle bardzo niekonkretne. To jest bardzo charakterystyczne dla wszystkich ideologii rewolucyjnych, że one opisują bardzo ładnie, malowniczo proces destrukcji. Natomiast to, czym ma być przyszły ten człowiek, to już z tym są kłopoty w sposób zrozumiały, no bo niby jakim cudem ma się to opisać. To u Marksa jest bardzo wyraźne, bo jeżeli tam w ideologii niemieckiej on potrafi napisać, że człowiek tej przyszłości, który już jest niewyalienowany, to tam tego samego dnia popracuje sobie w fabryce, będzie pisał sonety, łowił ryby. To są takie pojedyncze obrazki, gdzie się u niego pojawiają. Natomiast sam proces destrukcji istniejącej cywilizacji jest z pasją opisywany i bardzo tak, że tak powiem, czasami detalicznie. To u wielu teoretyków rewolucji jest między to samo. To samo mamy w tej chwili z tym, w tej ideologii emancypacji. I jak zawsze, każda ideologia staje się instrumentem władzy. Dlatego, że sam ten proces jest wpisany w ideologię. Bo cóż zakłada ideologia? Mamy stary świat, który jest zły, który trzeba odrzucić, przezwyciężyć, zniszczyć, zbudować nowy. Kto to może zrobić? No ci, którzy są już sami wyemancypowani, wyzwoleni. A reszta jest uwięziona w tym świecie. W związku z tym ci przewodnicy, kiedyś oświeceni, prawda, jak to Lenin mówił, no to klasa, partia wprowadza świadomość w klasę robotniczą i tak dalej. Wszystko jedno, które to grupy, to te grupy już oświecone, już wyzwolone, już wyemancypowane muszą oczywiście dla dobra ten ogół poprowadzić za sobą. Czasami narzucić temu ogółowi, no po to w imię jego dobra, no prawda, ma się emancypować, a on tego nie rozumie, ponieważ jest zdeterminowany tradycyjną porządkiem rzeczy, swoją historią. I nie rozumie, że powinien się, że tylko emancypacja doprowadzi do tego uszczęśliwienia. A więc muszą ci zadać sobie, poświęcić się dla tej reszty i tego procesu dokonać. Ale no, jak sami widzimy, to daje im w ręce, tak jak dawał partii kiedyś w ręce, daje im w ręce instrument władzy. To zawsze notabene wiąże się z władzą totalitarną. To szokuje współczesnego odbiorcę, ponieważ totalitaryzm kojarzymy z takim krwawym, brutalnym totalitaryzmem czasu, prawda, sowieckiego, stalinowskiego czy z czasu nazistowskiego. Ale jeżeli zastanowimy się nad tym projektem, tymi projektami rewolucyjnymi, one wszystkie mają charakter utopijny. A więc prowadzą do całościowego przetworzenia świata ludzkiego. Całościowo we wszystkich aspektach, ponieważ świat ludzki jest najdalszy od utopii. Prawda? Jest, człowiek zakłada... Tradycyjna kultura, człowiek jest ograniczony, człowiek jest ułomny, nie da się stworzyć doskonałego świata z różnych względów naturalnych ograniczeń. Powinniśmy dążyć do jego poprawy, ulepszenia, rozwinięcia być może, ale wyobrażenie jego doskonałości jest zupełnie iluzoryczne. Ci utopiści mówią, że nie, można dość zasadniczo zmienić. Oni oczywiście w tej chwili by się nie przyznali do utopii, ale jeżeli przyglądamy się temu projektowi emancypacyjnemu, temu, że człowiek ma się wyzwolić z wszelkich tożsamości, o czym mówiłem już, to znaczy zasadnicza zmiana sposobu istnienia człowieka. A po to, żeby ją zasadniczo zmienić, no, trzeba mieć władzę we wszelkich aspektach życia, no bo te stare, prawda, struktury uniemożliwiają tworzenie nowego porządku. A po to, żeby mieć tą władzę w wszystkich aspektach, no to jest władza totalitarna. I oczywiście w tej chwili ta władza totalitarna nie polega na tym, że jest jedno centrum, jeden lider. Nie, w tej chwili to są tak trochę sieciowo rozsypane te dominujące ośrodki, prawda? One notabene są na różnych wymiarach. To są te ośrodki opiniotwórcze, to jest wielki biznes, to są silne korporacje z prawniczą na czele.
bo to dużo by trzeba powiedzieć, jak zmienił charakter w ogóle prawo i to prawo współcześnie stało się narzędziem realizacji tej nowej utopii, ale to prawo rozumiane dokładnie o 180 stopni inaczej niż tradycyjnie się to prawo rozumiało. Tak jak prawa człowieka, które prawda, ewoluują w tej chwili i stają się de facto, stają się projektem silnych grup. Jeżeli jest silniejsza grupa, to ona potrafi narzucać swoje postulaty jako prawa człowieka. No, na przykład to słyszeliśmy o prawach reprodukcyjnych, rozmaitych tam. I teraz, a więc te dominujące ośrodki stają się dzięki tej ideologii uzyskują specyficzne uprawnienia do tego, żeby rządzić tą zbiorowością. Profesor Oszkowski znowu się odwołał do niego, wspominał o demokracji liberalnej. Ta demokracja liberalna de facto jest w jakimś sensie zaprzeczeniem demokracji. To wszystkim tym, którzy żyli w komunizmie, to musi przypominać demokrację ludową. Demokracja ludowa to jest taki, to jest oczywiście powtórzenie tego samego, czy demokracja ludowa, czy może być, ale wszyscy doskonale wiedzieliśmy, czym się różni demokracja ludowa od demokracji. Był tak, nawet taki dowcip w czasach komunizmu, czym się różni demokracja od demokracji ludowej, no tym, czym krzesło od krzesła elektrycznego. Nie chcę powiedzieć, że demokracja liberalna osiągnęła już ten wymiar, chociaż w ogóle zastanowiłbym się. Otóż to jest demokracja liberalna, to jest demokracja ograniczona radykalnie. Ograniczona właśnie przez system prawny, przez rozmaite instytucje prawne nie pochodzące z wyboru, które są w stanie narzucać ogółowi, które eliminują, de facto redukują politykę, która jest domeną demokracji, do coraz mniej znaczących procedur. Możemy sobie wybierać, kogo chcemy, prawda, ale ten ktoś nie będzie miał możliwości decydowania w ogromnej ilości najważniejszych dla nas spraw. Jeżeli teraz wracając do, już pośpieszę się, bo za dużo mówię teraz o Unii Europejskiej, dwa zdania i o Polsce. Unia Europejska zmieniła też charakter, o czym wspominał Rafał Ziemkiewicz. Kiedyś na samym początku to był jednak projekt pewnych wspólnoty, narodów funkcjonujących w państwach, które mają poprzez eliminację kolejnych barier, eliminację, podejmowanie wspólnych przedsięwzięć, ewoluować, przekroczyć wrogości, niechęci i tak niejako organicznie rozwijać się coraz bardziej w kierunku jakiejś wspólnoty, jeszcze bliżej nieokreślonej. W tej chwili, od czasu Maastricht, od czasu Unii Europejskiej, to jest narzucone odgórnie na zasadzie inżynierii społecznej pewien projekt, który ma homogenizować tą wspólną, tą instytucję, jaką jest Unia Europejska, tą wspólną przestrzeń. Z tym, że ten system raz jeszcze pokazuje iluzoryczność wszystkich utopijnych projektów, poza którymi, prawda, które bardzo charakterystyczne, że w tych utopijnych projektach to, z czym one mają walczyć, zwykle okazuje się, że to, co mają zwalczać, staje się ich zmorą. To znaczy te złe zjawiska, które mają zwalczać, się olbrzymieją. Ja nie znam współcześnie takich krajów, w których robotnicy byli tak upośledzeni jak w krajach komunistycznych. Prawda? Eksploatowani, tak jak w krajach komunistycznych. W Unii Europejskiej została stworzona waluta wspólna po to, żeby spętać siłę marki niemieckiej. W tej chwili ona jest narzędziem egzekwowania siły marki niemieckiej. To nie był żaden spiskowy pomysł, to robili Francuzi przeciwko temu, tylko że to pokazuje, jak funkcjonuje utopijny projekt, który tworzy pewne nierealizowalne projekty, pod którym zaczyna dominować zwyczajna siła. To samo jest w ogóle z całym projektem Unii Europejskiej, zresztą z traktatem lizbońskim, który miał te silne państwa niejako kiełznać, a stał się instrumentem w ich rękach. Cały projekt wspólnoty europejskiej był projektem trochę kiełznania siły Niemiec, które są za duże dla Europy, a za słabe dla świata, więc tak się nie za bardzo mogą zmieścić. Okazało się, że to one dominują, bo ja protestuję przeciwko stwierdzeniu, że Unia Europejska obecnie jest super państwem. Ona jest najbardziej ma taki charakter imperialny. Istnieje centrum imperialne, to są oczywiście Niemcy głównie i Francja tego. I istnieją peryferia, którym się narzuca pewien porządek, Polska. Polska jest inna, Polska, Węgry jest inna. Dlaczego nasze narody, nasze kraje są inne? Dlaczego wybierają inaczej? Otóż śmiem twierdzić, że to z powodu innych doświadczeń historycznych. Otóż my, nasze doświadczenia historyczne
no są dość tragiczne i pokazywały nam, że istnienie naszych nie tylko państw, ale narodów jest, może być zagrożone. Zagrożone, czyli że stanęliśmy przed widmem śmierci narodu. Rozbiory to było takie widmo, prawda? Przeżyliśmy, to przetrwaliśmy, ale to było widmo unicestwienia naszego narodu. Zresztą pokazuje trwałość tego narodu, tu pomimo podziałów, całej tej tragedii rozbiorów potrafił przetrwać i odrodzić. Ale podobne doświadczenia mają Węgrzy, którzy rozdarci pomiędzy Turkami, Habsburgami, też byli zagrożeni w swoim istnieniu. I można wymieniać ileś tych narodów Europy Środkowo-Wschodniej, które były zagrożone w swoim istnieniu. Te narody przeżyły komunizm. Co to był komunizm w pierwszym, że tak powiem, w tej pierwszej podstawowej impulsie, w tej pierwszej podstawowej wymiarze, to była próba likwidacji tradycyjnej kultury, expressis verbis, to tak mówiono. Potem zaczęto, oczywiście okazało się to nie do końca możliwe, zaczęli komuniści wchodzić w rozmaite kompromisy, ale pierwotnie to było uderzenie w tradycyjną kulturę. Też byliśmy świadkami na własnej skórze, przeżywaliśmy to, że nasza kultura może zostać unicestwiona. Więc mamy wpisane to doświadczenie, my, Polacy, Węgrzy, Czesi również. Mamy to doświadczenie wpisane w naszą historię. Wiemy, że jesteśmy śmiertelni jako narody, że można nas zniszczyć. Wiemy, że nasza kultura jest krucha. Otóż na zachodzie Europy zupełnie czegoś takiego nie ma. No powiedzieć Francuzowi, że może nie być Francji, no to się roześmieje w nos. Choćby nie wiadomo, co opowiada o emancypacji. Dla niego to jest oczywiste, że Francja będzie istniała. Dla Anglika, że będzie Anglia istniała, dla Hiszpana, że będzie istniała Hiszpania. Oczywiście z Hiszpanią bardziej skomplikowane, nie będę wchodził, został w Hiszpanię. W każdym razie, również w sensie kulturowym. Oni nie mają tych doświadczeń zagrożenia istnienia kultury. A więc dlatego my jesteśmy, myślę, bardziej, mamy dużo większą rezerwę do tych całych eksperymentów kulturowych, które naszej kulturze mogą grozić. I dlatego u nas przeżyła prawdziwe konserwatywne partie, bo to, co czy PiS, czy Fidesz, to są klasyczne konserwatywne partie, w przeciwieństwie do klasycznych konserwatywnych partii na Zachodzie, które zostały skolonizowane przez lewicę i de facto nie pełnią żadnej roli konserwatywnej, wręcz przeciwnie. To też my się opieramy tej rewolucji, tej ideologii emancypacji, tej rewolucji, tak istnieje, więc opieramy się również tym ośrodkom i tym centrom, które usiłują nam narzucić i które za tym pośrednictwem usiłują nas podporządkować sobie. I tu już chyba skończę, bo już tak za długo mówiłem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Redaktor Paweł Lisicki od dawna w swojej publicystyce i książkach znany apologeta chrześcijaństwa, które swoją drogą no, znajduje się teraz w centrum tej walki kulturowej. I być może właśnie dlatego, to też takie pytanie, które chcę postawić, Polska jest atakowana tak mocno w tym sporze cywilizacyjnym, dlatego że jest uważana jako takie przedmurze chrześcijaństwa. Panie redaktorze. Bardzo dziękuję za zaproszenie, że mogę tutaj przed Państwem wystąpić. Zaraz odpowiem na to pytanie, właściwie dojdę do odpowiedzi na to pytanie. Zacznę trochę od innej strony. Zacznę mianowicie od tego, że mam tutaj przed sobą telefon komórkowy, to nie dlatego, że nie jestem w stanie się powstrzymać, żeby patrzeć na komórkę, co staje się coraz częstszą współczesną chorobą, ale dlatego, że mam tutaj kilka bardzo ciekawych cytatów. One odnoszą się wprost do naszej dyskusji, a ta dyskusja, przypomnę, krąży wokół tego, czy mamy do czynienia z wojną kulturową i czy mamy do czynienia z atakiem ideologii na coś, co można by nazwać polską tożsamość, europejską tożsamość. No i w wielu takich dyskusjach publicystycznych, jak zauważyłem, strona przeciwna, jeśli tak to można określić, twierdzi, że nie ma w ogóle czegoś takiego jak ideologia genderowa, ideologia queerowa czy ideologia LGBT, że to jest w zasadzie prawicowy wymysł i próba przypisania ludziom walczącym o pewne prawa podstawowe rzekomej ideologii i w związku z tym oczernienia ich i zbudowania karykatury wroga, tak można by było powiedzieć. No ale żeby nie było tak, że właśnie my tutaj rozmawiamy i przedstawiamy naszą wizję tego, czym jest ta rzekomo nieistniejąca ideologia, no to właśnie to, co sobie tutaj przygotowałem, pochodzi z dwóch prac. Wydają mi się one całkowicie, że tak powiem, wiarygodne z punktu widzenia tych, którzy są zwolennikami tych nowych ruchów. Praca pierwsza nazywa się Queer Studies, podręcznik kursu. Jest napisana funkcjonuje całkiem niedawno przez profesorów Uniwersytetu Warszawskiego, oczywiście na szczęście nie wszystkich, ale niektórych.
A praca druga wydana została przez Krytykę Polityczną. Tylko dodam, przepraszam, że panu przerwę, zaproszonych na jeden z autorów tego podręcznika został zaproszony na dzisiejszą konferencję bez odzewu, tak tylko dodam. Tak, no i teraz może właśnie te garść tych cytatów, od których się, że tak powiem, najpierw je przedstawię, a potem skomentuję i potem dojdę do tego pytania dotyczącego chrześcijaństwa. Otóż w tejże pracy Queer Studies pojawia się twierdzenie, że Queer Studies, i to jest teraz cytat, opierają się na specyficznej perspektywie teoretyczno-ideologicznej. To jeśli sami autorzy podręcznika twierdzą, że to, co przedstawiają, opiera się na specyficznej perspektywie ideologicznej, no to jak uboga mogą twierdzić, że nie istnieje coś takiego jak ideologia, którą reprezentują, prawda? To przynajmniej w takiej logice, jaką my się wciąż posługujemy, i dopóki ona nie została zmieniona przez kolejne zagony rewolucjonistów, możemy spokojnie przyjąć, że taka ideologia istnieje, w tym sensie przynajmniej, że są ludzie, którzy uważają, że ona istnieje, identyfikują się z nią i próbują ją propagować. No ale to jest oczywiście, można powiedzieć, tylko definicja formalna, to znaczy stwierdzenie, że jest jakaś grupa ludzi uważająca jakiś pogląd za ideologię, którą głoszą. I teraz jaka ta ideologia jest? Bo to też pada często takie pytanie w tych dyskusjach publicystycznych. Mam wrażenie, że szczególnie niektórzy dziennikarze starają się właśnie występować w roli takich sceptyków i co to jest ta ideologia, prawica to wymyśliła, to jest nieprawda. Proszę bardzo, kilka cytatów z tegoż podręcznika, żeby nie było, że to my żeśmy sobie sami tą ideologię wymyślili, przypisali ją komuś, a potem ją zwalczamy. Proszę bardzo. Świat szczęśliwy społecznie ma być światem, w którym i kobiety, i mężczyźni określają się w płynny, dynamiczny sposób co do swych seksualnych preferencji. No to proszę bardzo, czy to nie jest przejaw tego, o czym tutaj mówimy, czyli ideologii polegającej na tym, że mężczyźni i kobiety w płynny sposób, czyli dowolny, prawda, nieustalony i obiektywnie niedany, naturalnie nieprzekazany, określają się, czyli budują swoją tożsamość w sposób dynamiczny co do swoich seksualnych preferencji. No w oczywisty sposób mamy tutaj do czynienia z poglądem nowym, zrywającym z naszym, nazwijmy to, tradycyjnym podejściem i wyraźnie określonym jako pogląd ideologiczny. No ale żeby nie było tylko, że to jest tylko, prawda, jeden cytat, przytoczę jeszcze jeden, który doskonale pokazuje dalej, jak to płynne ukierunkowanie albo ten płynny, dynamiczny sposób kształtowania swojej własnej płciowości ma wyglądać. Również z tegoż samego, powtarzam, podręcznika. To nie jest jakaś ulotka napisana przez, nie wiem, jakichś radykałów czy ekstremistów, tylko rzecz przygotowana jak najbardziej przez, jak mówię, profesorów, więc osoby, jak rozumiem, uważające się za nauczycieli tego, na czym te queer studies mają polegać. Polityka wiążąca się z wiedzą wypracowywaną w ramach Queer Studies umożliwia osiągnięcie celu strategicznego, dwukropek, dekonstrukcję i destabilizację kategorii płci i seksualności, a co za tym idzie, destrukcję opartego na tych kategoriach systemu stratyfikacji społecznej z jego wykluczeniami, jego przemocą, co ma prowadzić do uwolnienia naszych ciał i pragnień z opresji normatywnej. No przepraszam, jeśli to nie jest ideologia, wyzwolenie naszych ciał z opresji normatywnej, płynne kształtowanie płciowości, uznawanie, że orientacja seksualna jest aktem dowolnym, który człowiek sam wybiera i kształtuje. I co więcej, jeszcze mówi się wyraźnie, padają słowa o polityce, prawda, i o polityce społecznej, i o polityce stratyfikacji społecznej, czyli przyporządkowania naszego przyporządkowania do warstw i klas społecznych w zależności właśnie od tej rzekomej niepłynności czy niebinarności naszej seksualności, no to rzeczywiście bardzo trudno z kimś takim rozmawiać. Mówię, te cytaty doskonale pokazują ten element, o którym tutaj mówimy, czyli a, istnieje taka ideologia i to, że ona istnieje, wynika z dwóch rzeczy. Sami ideologowie twierdzą, że ona jest, to po pierwsze. Po drugie, ma ona specyficzną treść, którą można zdefiniować jako zanegowanie istnienia czegoś takiego jak obiektywny charakter płci, obiektywny charakter tożsamości płciowej i seksualnej człowieka.
W ramach tej ideologii należy prowadzić politykę, która dokona dekonstrukcji, zniszczenia i rozbicia istniejących obecnie form istnienia człowieka. No, jeśli istnienie czy dekonstrukcja, to jest nawet bardziej, mocniej powiedziane, dekonstrukcja i destabilizacja kategorii płci, no to, że tak powiem, czy można pójść dalej w odrzuceniu, jeśli tak można powiedzieć, norm i natury człowieka, natury prawa naturalnego czy prawa moralnego. No oczywiście dalej pójść nie można. Jeszcze rzecz ostatnia, tym razem źródłem jest gender, przewodnik krytyki politycznej, więc zakładam swoista Biblia dla zwolenników tejże teorii, żeby znowu nie było tak, że my sobie sami coś wymyślamy i tworzymy i opowiadamy. Proszę bardzo. Mianowicie jest to z kolei cytat, który mówi tak: wydaje się, że człowiek musi się stać sobie obcy, a nawet potworny, by sięgnąć po człowieczeństwo na zupełnie innym poziomie. Nowy człowiek nie będzie posiadać formy ostatecznej, a będzie raczej tym, kto ustawicznie negocjuje różnicę seksualną. No niestety nie są to wypociny jakiegoś szaleńca, tylko są to, że tak powiem, uznawane przez dużą część, jak rozumiem, polskich naukowców czy polskich profesorów twierdzenia, które oni przyjmują za własne, i te wszystkie rzeczy, które tutaj przytoczyłem, czyli negacja płci, dekonstrukcja, zniszczenie, destabilizacja, potworność człowieka, to ważne słowo, potworność, prawda? Człowiek musi dokonać radykalnego aktu alienacji od tego, kim jest, stworzyć siebie całkowicie na nowo, negując wszystko tym, kim do tej pory był, i swoją i przeszłość, i swoją tożsamość, i swoją tradycję. I ten nowy człowiek nie będzie posiadać formy ostatecznej, czyli nikt z nas nie będzie do końca ani mężczyzną, ani kobietą, nie będzie się mógł określić, kim jest. No to rozumiem, że jest w stanie nieustannego rozbicia, a będzie raczej tym, kto ustawicznie negocjuje różnicę seksualną. Mówię, to jest opis, który można by, gdybyśmy użyli języka psychiatrycznego, moglibyśmy powiedzieć o ludziach, którzy mają zaburzenia tożsamości własnej, o opis neurastenika albo opis schizofrenika, ale paradoks polega na tym, że to, co dawniej byśmy uważali za język opisujący pewnego rodzaju zaburzenia psychiczne, zaburzenia tożsamości, jest traktowany jako element, który ma posłużyć instrumentalnie do rozbicia tych zasad społecznych, które obecnie istnieją. To wszystko, co tutaj mówiłem, miało wykazać, i wydaje mi się, że no, oczywiście takich cytatów mógłbym przytaczać nieporównywalnie więcej, tych książek, tych produkcji, szczególnie na Zachodzie, jest bardzo dużo. Wszystkie one mają tę cechę wspólną, że odrzucają istnienie jakichkolwiek obiektywnych tożsamości, twierdzą, że człowiek w przyszłości sam będzie formułował swoją tożsamość, i zasadzają się właśnie na zasadzie alienacji, odrzucenia. Teraz, jaki jest związek, o tym mówił trochę Bronisław Wittgenstein, ale to jest, myślę, że bardzo ważny element, o którym trzeba wspomnieć, między tymi tezami, czy tą wizją człowieka, a tym elementem, który pojawił się już właśnie szczególnie mocno u Marksa, czy w marksizmie. No każdy, kto ma wiedzę na temat ideologii społecznych, wiedzę historyczną na temat historii idei, zauważy bliski związek tych negacji, alienacji, potworności i płynności z tym, co pojawiło się już w manifestie komunistycznym Marksa w 1948 roku, Marksa i Engelsa oczywiście, prawda, gdzie pojawiła się bardzo mocna negacja stanu zastanego. Społeczeństwo musiało zostać radykalnie zburzone. To jest chyba ten radykalnie zdekonstruowane i radykalnie odrzucone. To jest chyba ten najsilniejszy motyw, czy najsilniejsze przesłanie, które płynie z manifestu komunistycznego. Odrzucenie tego, co jest. Oczywiście w połowie XIX wieku to, co jest, przede wszystkim sprowadzało się do odrzucenia systemu ekonomicznego, systemu politycznego i systemu społecznego, ale ten, nazwijmy to, bakcyl marksizmu polegający na sprzeciwie wobec zastanej cywilizacji, wobec zastanego ładu czy zastanego porządku, wymutowany czy przemutowany, przejawia się właśnie w dzisiejszej ideologii gender, czy ideologii queer, czy ideologii LGBT. Te nazwy są moim zdaniem ze sobą ściśle związane, a ich wspólną cechą jest, mówię, radykalny bunt, który można by opisać buntem i nazwać buntem metafizycznym, nie tylko bunt społeczny, czy bunt psychologiczny, czy bunt psychologiczny, czy polityczny, ale właśnie metafizyczny. Dlaczego? Ponieważ jego źródłem, jego, jakby to powiedzieć, tą istotą jest zanegowanie istnienia. To jest w pewien sposób, bym powiedział, jeśli się patrzy na Marksa, na wczesnego Marksa, to jest szczególnie widoczne, i później właśnie w tych wszystkich produkcjach, które tutaj się pokazują, to jest trochę takie nawiązanie do słów Mefistofelesa
z Fausta Goethego, że lepiej, żeby nie było nic, niż było cokolwiek, prawda? Odwrócenie tego pozytywnego, chrześcijańskiego, tradycyjnego podejścia, że byt sam w sobie jest aktem pozytywnym. Niesie w sobie siłę, niesie w sobie i domaga się afirmacji od rozumu i od człowieka. To jest znowu nawiązanie do tego, o czym mówił Bronisław Wilsztajn, ale wydaje mi się, że to jest rzeczywiście element absolutnie kluczowy, żeby zrozumieć, na czym polega ta rewolucja, dlaczego jest tak groźna i dlaczego uderza w samą istotę, czy w samo źródło rzeczy. Czyli odrzucenie metafizycznego porządku rzeczy, który sprowadza się najkrócej mówiąc do tego, że to, co jest, domaga się afirmacji, a to, co nie jest, albo to, czego nie ma, jest gorsze niż to, co jest. Otóż w tym języku rewolucji od czasów Marksa wyraźnie i widoczne jest to w tych wszystkich rzeczach, mamy całkowite odwrócenie tej, że tak powiem, tego porządku. Nie to, co jest, zasługuje na afirmację, tylko w imię tego, czego nie ma, odrzuca się to, co jest, jako skrajnie niesprawiedliwe i niewłaściwe. No dobrze, i teraz pojawia się właśnie pytanie, które brzmi tak. Jak to się stało, że system, który na pierwszy rzut oka wydaje się tak nielogiczny, tak dziwaczny, tak osobliwy i tak sprzeczny z naszymi odczuciami moralnymi, z naszą wiedzą, naszym sumieniem, naszymi naukami tradycyjnymi, zawładnął dużą częścią elit europejskich? Bo co do sytuacji politycznej, o tym może będzie jeszcze więcej czasu, żeby powiedzieć, no rzeczywiście jest tak, że w różnej postaci, czasem bardziej skrajnej, czasem mniej skrajnej, znacząca część elit europejskich przyjęła za swoje to coś, co można by nazwać, czy tutaj to, co zostało przedstawione jako ta ideologia gender. Jak to się historycznie stało, prawda? Dlaczego ta ideologia zawładnęła tak dużą częścią elit, że niektórzy sobie już przestali zdawać sprawę, że to jest w ogóle ideologia, tylko tak głęboko to myślenie zinternalizowali, że uważają, że to jest właśnie normalny porządek rzeczy. W przypadku komunistów sprawa była jasna, no komunizm zapanował tam, gdzie przy pomocy siły go wprowadzono. Natomiast kluczowym elementem do zrozumienia sukcesu i wpływu, jaki ta ideologia odegrała, był moim zdaniem kryzys 68 roku, kiedy to kryzys 68 roku oczywiście na Zachodzie, gdzie duża część elit zachodnich została praktycznie opanowana przez to myślenie, a ten z kolei kryzys stał się w dużej mierze możliwy ze względu na wcześniejszy kryzys, który, że tak powiem, uwidocznił się w kościele katolickim oczywiście szczególnie, bo bez tego punktu oporu, bez tego instytucjonalnego punktu oporu i odwołania i miejsca, do którego ludzie mogli się zwracać, szukając tej miary wiecznej, stałej, a tym miejscem zawsze był Kościół, druga strona, jeśli tak można to nazwać, rewolucyjna, zdeterminowana z tym swoim sekciarskim zapałem krzewienia tej właśnie dziwacznej ideologii, miała wolne pole do działania i mogła osiągać sukcesy. W zasadzie czas mój się wyczerpał, ale myślę, że będzie jeszcze okazja, żeby powiedzieć o tym, co jest no, tą drugą częścią najważniejszą, czyli jaki sposób się można temu przeciwstawić, gdzie widzę szanse i nadzieje. Najkrócej mówiąc powiem tak, że największą szansę widzę w polskiej specyfice, to oczywiście nie będę specjalnie oryginalny, widzę w naszym doświadczeniu historycznym. Widzę w tym, że Polska oparła się, albo inaczej, że system komunistyczny, który prowadzono w Polsce wprowadzić po 1945 roku, stał się swego rodzaju szczepionką odpornościową dla dużej części polskiego narodu w stosunku do tych projektów opierających się na wielkiej skali inżynierii społecznej, którą nam próbowano tutaj zaaplikować po 1945 roku. Po prostu Polacy en masse, mówię tutaj oczywiście o ludziach świadomych kulturowo, świadomych tej różnicy kulturowej, tych wartości, jaką jest własna kultura, własna tożsamość, wiedzą dobrze, czym może się kończyć, czy na czym może się skończyć uleganie radykalnej ideologii, do czego ona może prowadzić, do jakich nieszczęść i katastrof zmierza i jak wielkie zniewolenie dla człowieka może ze sobą nieść. Dziękuję. Dziękuję uprzejmie. Redaktor Jacek Karnowski, redaktor naczelny w sieci, autor w mojej ocenie ostatnio świetnych tekstów publicystycznych pokazujących, jak duże problemy kulturowe w wojnie kulturowej niosą ze sobą te nowe pomysły instytucji europejskich, jak wielkie zagrożenie może stanowić to dla Polski. Redaktor Bronisław Wilsztajn wspomniał o tym, że no, jak zapyta się Francuza, czy wyobraża sobie, żeby Francji nie było, no to powie oczywiście, że nie. I paradoks tej sytuacji polega na tym, że te nowe eksperymenty, które próbuje się nam przeciwstawić, które pr-
próbuje Unia Europejska wdrożyć w Polsce, to znaczy na przykład nadrzędność prawa europejskiego nad prawem krajowym, wbrew traktatom, czy na przykład wpływ na wszystkie elementy polskiej suwerenności, jak polityka edukacyjna, polityka kulturowa, polityka dotycząca wymiaru sprawiedliwości, to wszystko, co próbuje się wdrożyć, to paradoks tej sytuacji polega na tym, że oczywiście oni chcą to wdrożyć nie w całej Unii, tylko w Polsce, dlatego że kiedy proponowano to w sensie instytucjonalnym, znaczy konstytucję dla Europy, to gdzie ona została, gdzie to wpisano wprost, znaczy wpisano wprost, że prawo europejskie jest wyższe niż prawo krajowe. Dano narzędzia tej konstrukcji europejskiej do tego, aby wprowadzać te wszystkie elementy związane z suwerennością, to gdzie odrzucono najpierw ten konstrukt? We Francji, prawda? Natomiast, czyli ja dobrze to diagnozuję, to takie pytanie też zostawiam, że oni owszem chcą stworzyć taką konstrukcję, która teoretycznie będzie równa dla, która będzie narzędziem do stosowania dla wszystkich, ale tak naprawdę to będzie narzędzie do stosowania tylko wobec krajów takich jak Polska czy Węgry. No bo oni sami Francuzi, to my to nie, prawda? Ale dla was to absolutnie tak, prawo wyższe. To tak rzucam pod rozwagę, panie redaktorze. Dziękuję bardzo, dziękuję za zaproszenie w tak znamienitym gronie i dziękuję również za to, że ta konferencja ma być poświęcona nie tylko diagnozowaniu, ale również szukaniu odpowiedzi na pytanie, co robić, bo wydaje mi się, że polski obóz konserwatywny bardzo dużo diagnozuje i już czas przejść do stawiania czasem bardzo, bardzo konkretnych recept. Odpowiadając na pana posła, na twoje pytanie, ja myślę, że my popełniamy pewien błąd, zakładając, że w tym projekcie, no, który się wyłania, który jest realizowany, zakładano albo zakłada się, albo ktoś w ogóle zakładał rzeczywiście rozmycie się wszystkich państw. Ja myślę, że to jest duży błąd. Przy bliższym przyjrzeniu się widzimy, że to jest projekt, który zakłada, że niektóre państwa mają zostać. Oczywiście w formie zmienionej, wyewoluowanej, ale one mają być swego rodzaju motorami światłości. To są państwa, które właśnie gdzieś z Imperium Karolińskiego, wcześniej doświadczenie Rzymu, państwa uważane za bardziej dojrzałe, za państwa, które przeszły pewne wzmożenia, czy to rewolucyjne, czy jakieś skrajne jak Niemcy i potrafiły je przezwyciężyć, tak by ta druga strona powiedziała. I moim zdaniem w tym planie państwo niemieckie, państwo francuskie i sądzę, że brytyjskie miały zostać. Miały zostać jako motory, a reszta rzeczywiście ma się rozmyć. Ale nie ma uniwersalizmu w tym postulacie i nigdy nie było. I to nie jest wypadek, podwójne standardy, cynizm. To jest część projektu, który musimy widzieć takim, jakim jest. I jego częścią jest podmiotowa, taka pionierska rola niektórych państw. Oczywiście koledzy mają rację, że projekt ideologii LGBT, projekt ideologii gender, ten projekt no, w ogóle rewolucji przebudowy człowieka, tej emancypacji, jak to słusznie nazywa Bronisław Wisztań, jest projektem w Polsce zewnętrznym. Ale my jednak musimy wykazywać pokorę, dlatego że padły kraje bardzo silne kulturowo. Padła Irlandia, Hiszpania. Oczywiście to są kraje z inną historią. W Hiszpanii była wojna domowa. No, Irlandia, powiedzmy, byłaby nam tu najbliższa, bo też była krajem, w którym Kościół stanowił rezerwuał czy schronienie tożsamości narodowej, jakiejkolwiek tożsamości, ale te kraje padły, więc tutaj trzeba pokory. Profesor Anna Pawełczyńska, wybitna polska socjolog, autorka takiej znanej pracy Wartości a przemoc czy Głowy Hydry, mówiła tak, zagrożeniem dla kultury europejskiej są różne warianty przekształconego sowieckiego komunizmu. To skutki długiego procesu społecznego, krążenia elit i ideologii, przy czym sposób aplikowania tej ideologii jest za każdym razem dostosowywany do potrzeb mentalności społeczeństwa, które ma oszukiwać. To dostosowywanie jest ważne. Tak jak kiedyś jezuici szli w świat i szukali, prawda, w kodzie Chin, Japonii miejsc, gdzie można wejść, gdzie można dotrzeć i wprowadzić chrześcijaństwo. Tak samo dziś ta lewicowa ideologia, ona dostosowuje się do potrzeb, zmienia techniki, więc jeżeli coś nas śmieszy na Zachodzie, uważamy, że tego polskie społeczeństwo nie przyjmie, no to nie jest żadne trwałe zabezpieczenie. To jeszcze dokończę ten cytat z profesor Pawełczyński. Komunizm sowiecki i sowiecki marksizm-leninizm, który desantem usadowił się w Polsce, przeszedł drogę na Zachód, w jakimś stopniu personalną, a w jakimś ideologiczną. Tam przekształcił się w coś, co nazywa się ślicznie lewicą
liberalną. Więc tutaj Radosław Sikorski ma rację. To rzeczywiście przyszło z Moskwy, tyle że zmutowało się na Zachodzie i teraz nas atakuje. Tej pierwotnej wersji Polska się oczywiście oparła. Pytanie, czy oprze się tej wersji drugiej. Ja myślę, że źródłem tego, że Polska stale podlega tym atakom i tej presji, jest rzeczywiście coś, co tutaj już padło, czyli ten imperialny zamysł kryjący się w głowach ludzi, środowisk, które tym wszystkim kierują. To znaczy w prawdziwym imperium wszyscy muszą być dość podobni i wszyscy muszą mieć podobne problemy. Podobnie imperialny zamysł kryje się za tą niesamowitą presją, żeby i Polska doświadczyła problemów z muzułmańską imigracją i z gettami, tak? Wtedy będziemy jednością europejską, kiedy wszyscy będziemy mieli takie same problemy. Kiedy doświadczycie, to jest getto pod Paryżem. No wtedy będziecie prawdziwymi Europejczykami. I ten Gleichschaltung jest tutaj oczywiście ważnym elementem. Wszyscy mają być tacy sami. No poza tym Polska oczywiście jest złym przykładem, który może zarażać w momentach jakiegoś kryzysu czy jakiegoś przesilenia i dlatego lepiej, żeby tego to nie występowało w takiej właśnie jakiejś osobności czy odmienności. Jeszcze proszę Państwa, tutaj jeden cytat z profesor Pawełczyńskiej, którą staram się promować gdzie mogę. Nie żyje niestety pani profesor, zmarła w 2014 roku. Parę miesięcy przed śmiercią zdołaliśmy jeszcze z bratem przeprowadzić z nią taki bardzo duży, na 20 tysięcy znaków, wywiad i to uważam, że to zostało rzeczywiście. Miała tam parę proroczych myśli, wypowiedziała parę proroczych myśli. Pytanie. Jest faktem, że wielu ludzi po prostu nie chce mieć dzieci albo zadowala się jedynakiem czy jedynaczką? Odpowiedź. Ludziom odbiera się prawo do dzieci. To jeszcze jedna z przyczyn zapaści demograficznej. Co innego wychowywać dziecko tak, jak się chce, a co innego na wzór narzucony przez grupy interesu. Pytanie. Zdarza się podczas demonstracji katolików, że lewackie bojówki krzyczą: wasze dzieci będą takie jak my. Odpowiedź: tak, to właśnie mam na myśli. Sądzę, że to zdanie jest bardzo ważne. Wszyscy my rodzice odczuwamy, że dziś właściwie toczymy jakiś dramatyczny bój o to, by w ogóle mieć prawo wychowania dzieci. I trzeba do tego bardzo dużej świadomości, dużych kompetencji. Trzeba szukać kompetencji kulturowych. Trzeba bardzo świadomie ukierunkować swój wysiłek w tę stronę. W przeciwnym bowiem razie te dzieci zostaną nam po prostu ukradzione i mniej kompetencji, tym to szybciej się dzieje. Rodzice są absolutnie bezbronni, potężne lobby, potężne siły te dzieci przejmują. Właściwie wychowanie przeszło w ręce jakichś, prawda, globalnych koncernów, tu wspomnianych struktur. Państwo polskie współczesne ma może 10% mocy wychowawczej w stosunku do kolejnych pokoleń w porównaniu z drugą Rzeczpospolitą. Taka jest prawda. 10%, może 20%. Może jestem pesymistą, może optymistą, ale na pewno nie jest to porównywalna moc z tym, co było w drugiej Rzeczpospolitej. I dlatego też ta skuteczność tej ideologii jest taka duża, bo ona jest w stanie po prostu te dzieci wychować, niezależnie od tego, że my, starsze pokolenia, mamy doświadczenie komunizmu, mamy ten kod kulturowy, historyczny, który właśnie, o czym tutaj wspomniał Bronisław Wittstein, uważam, to jest bardzo słuszne, bardzo cenne. My wiemy, że możemy po prostu zginąć, czy z ręki Turka, czy Rosjanina, czy Niemca. Kraje zachodnie tego poczucia nie mają. Ale proszę Państwa, sądzę, że jesteśmy w momencie bardzo szczególnym, dlatego że chyba dochodzimy też na Zachodzie. Zachód dochodzi do jakiegoś momentu. Zachód, który przecież przegrał tę wojnę kulturową, też do jakiegoś momentu zwrotnego. W dzienniku Guardian, brytyjskim dzienniku, który jest świątynią brytyjskiej i nie tylko brytyjskiej lewicy, ukazał się taki esej. Autorka nazywa się Bridie Jaybour. Jest z Australii. I ona pisze, taki tekst napisała. Milenialsi kończą 31 lat, witajcie w wieku niedoli. Pisze tak, że pokolenie urodzone mniej więcej na przełomie tysiącleci kończy właśnie nierozciągniętą miłosiernie młodość, wchodzi w wiek wczesnej dorosłości. Miało wszystko. Pieniądze, podróże, przygody, obfitość relacji, żadnych granic, ale dziś budzi się, nie mając w ręku niemal nic. Przede wszystkim mentalnie. Z jej opisu wygląda, że to są ludzie, to jest pokolenie, które nie wie, czego chce. Czy wiązać się z kimś na stałe, ale z kim? Czy kupować mieszkanie na kredyt, ale po co? Czy robić karierę,
ale może już za późno na karierę, może zostanę tam, gdzie dziś jestem. Pokolenie skupione na sobie jak żadne wcześniej nie widzi w swoim życiu zbyt wiele sensu. I już nawet nie da się powiedzieć, że owego sensu desperacko szuka. Czyli w tym Guardianie, który jednocześnie kręci, nakręca na te sprężyny, te koła historii do przodu, gender, trans, co jeszcze, gdzie tu znaleźć fobię, kogo napiętnować, jednocześnie taki tekst, który pokazuje skutki tego faktycznie potwornego wyjałowienia. Z eseju przebija smutek, rezygnacja, poczucie, że nic już nie da się zrobić. Jedyna recepta, którą autorka podaje, brzmi tyleż prosto, co jałowo: znajdź sposób, by przestać ciągle rozmyślać, zacznij myśleć o czymś poza sobą. Łatwo powiedzieć, ale jak to zrobić, skoro całe dotychczasowe życie tych ludzi krążyło wyłącznie wokół ja. No i taki jeszcze też jeden artykuł z Guardiana. Dziennik poinformował o nowym zjawisku, porzucaniu dobrze płatnych, prestiżowych zawodów przez ludzi, którzy poczuli powołanie do walki ze zmianami klimatu. I tu są przykłady. Były bankowiec z londyńskiego City tak bardzo przejął się falą upałów i katastroficznymi raportami panelu międzyrządowego, tego IPCC, że uznał, że musi działać, zaczął dołączając do Extinction Rebellion, czyli tej takiej najbardziej radykalnej organizacji, czy jednej z najbardziej radykalnych. Najpierw czynem wsparł grupę blokującą drogi, później zrezygnował z pracy i cały swój czas poświęcił, by wspomagać ten nowy ruch. Podobnie 30-letni lekarz i tak dalej, i tak dalej. Poczuł się rozczarowany, bo pracował w odpowiedniku naszego SOR. A dlaczego się poczuł rozczarowany? No bo każdy dyżur oznaczał konieczność mierzenia się z falą ludzkiego cierpienia, z ludźmi cierpiącymi fizycznie i psychicznie. Często po próbach samobójczych łataliśmy ich jako tako i wysyłaliśmy z powrotem do świata, gdzie musieli się mierzyć z tymi samymi podskórnymi problemami, wspomina dodając: zacząłem zdawać sobie sprawę, że jedynie zamiatamy pod dywan ułomności społeczeństwa, które nie ceni dobrego zdrowia. Społeczeństwa, które zawodzi ludzi znajdujących się na marginesie. Czyli mamy tutaj taki element też powołania religijnego. Widzimy, jak ten świat jest w rozpaczy, jak on szuka czegoś, co mogłoby dać mu nadzieję. Ale oczywiście te maszyny mielą dalej. Przykład, program BBC Radio 4, czyli takie radio mówione, właściwie docierające do tej elity brytyjskiej. Program Godzina Kobiet, Women's Hour. I tytuł dyskusji: czy zrezygnowałabyś z posiadania dzieci po to, by ratować planetę? Zadałem sobie trud i przesłuchałem całą tę audycję. Niesamowite doświadczenie. Większość słuchaczek twierdziła, że oczywiście tak, bardzo chętnie. Wiele usprawiedliwiało swoje wybory sprzed 20-30 lat w sprawie bezdzietności właśnie sprawą klimatu, no co jest oczywiście absurdem i projekcją w przeszłość, bo wówczas nie było takich nastrojów, to nie był duch ówczesnego czasu, ale dzwoniły: tak, my to już 30 lat temu powiedzieliśmy, że świat jest przeludniony, grozi katastrofa i nie. Takie dyskusje w tego typu mediach są oczywiście rzadko przypadkowe, one znamionują pewien kierunek właśnie limitowania dzieci i tak dalej. Czyli w sumie mamy, proszę Państwa, takie wyjałowienie i nie bardzo możemy się dziwić, że w tej sytuacji globalni reżyserzy tak bardzo dbają, by chrześcijaństwo na Zachodzie, nawet tak słabe jak dziś, dalej osłabiać. Dlaczego pilnują, by ta propozycja wiary nie była dostrzegana z perspektywy przeciętnego człowieka. Doprowadzili świat do tak ponurego punktu, że potrzebuje on nadziei, ale wciąż podkładają mu podróbki, właśnie klimatyzm, gender. Pytanie, jak długo da się oczywiście tak oszukiwać poddanych, tak to można oczywiście nazwać. Ksiądz Henryk Zieliński, redaktor naczelny tygodnika Idziemy, postawił jakiś czas temu takie pytanie. Czy da się głosić teologię, głosić prawdy wiary, podtrzymywać religijność w momencie zdruzgotania antropologii? Bo religia jest relacją między Bogiem a człowiekiem. Skoro nie mogą zabić Boga, próbują zabić człowieczeństwo. Czy to nie jest właśnie ten diabelski zamysł? Arcybiskup Marek Jędraszewski odpowiedział, że to jest diabelski zamysł, który trwa i jest urzeczywistniany od pewnego czasu. Zarówno totalitaryzm hitlerowski, brunatny, jak i bolszewicki, czerwony próbowały zabić człowieczeństwo.
Jednakże tego rodzaju zamysły są skuteczne tylko do czasu. To jest przesłanie, które znajdujemy w książce Pamięć i tożsamość. Tam papież pisał, że system komunistyczny musiał upaść, ponieważ tkwił w nim błąd antropologiczny, wielkie kłamstwo o człowieku. I oczywiście arcybiskup wyraża przekonanie, że to się zawali. Pytanie kiedy? No bo komunizm przecież zawalił się, ale paru pokoleniom zniszczył życie. Więc tutaj zgadzając się z przedmówcami, myślę, że też nie możemy zatrzymywać się na granicach Polski. Musimy próbować wnikać w istotę tego, co się dzieje w społeczeństwach zachodnich. Dlaczego ta propozycja okazała się tak atrakcyjna? Oczywiście ona w jakiejś mierze została narzucona przemocą, ale też trzeba widzieć, że ona wynika również ze zmian ekonomicznych, społecznych. Wynika choćby z tego, że wiele potrzeb da się zaspokoić poza rodziną. Wcześniej było to niewyobrażalne. Dziś jednostka może funkcjonować i nie ma tej presji choćby ekonomicznej na budowanie trwałych relacji. To też trzeba dostrzegać. I dlatego kończąc już, moim zdaniem musimy myśleć również nad atrakcyjnymi wzorami, które by te nasze wartości i te podstawowe prawdy o człowieku uwzględniały, ale jednocześnie nie były wyłącznie propozycją trwania na dawnych szańcach, bo czasem ich podstawy są już po prostu zmurszałe obiektywnie. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. No to teraz jest taki czas i tutaj postawię też na odpowiedź na pytanie i postawię może to pytanie. Mianowicie również w okolicach naszego obozu Zjednoczonej Prawicy jest taki znakiem zapytania, takie pytanie, które pokazuje, no popatrzcie, no tutaj z jednej strony jest Polska, a na Polskę napierają wielkie korporacje z gigantycznymi zasobami, Unia Europejska, Stany Zjednoczone, z potencjalną możliwością zmiany na prezydenta, który jeszcze może wzmocnić te wszystkie elementy nacisku na naszą kulturę. I wiele innych elementów, no sytuacja medialna, prawda, czyli te wszystkie jakby, i tutaj stoi taka Polska, może Węgry, prawda, i tu taka potęga. No i wiele osób jakby mówi, no ale słuchajcie, no to my po prostu musimy przegrać tę walkę, tu nie ma co się bić. I z drugiej strony można powiedzieć, że przekazują nam ofertę, macie ofertę na stole, prawda, Polska. Odpuśćcie sobie tą bitwę cywilizacyjną, a w zamian za to będziecie mieć jakieś korzyści ekonomiczne. No i teraz jakby powstaje pytanie, czy walczyć? I jeżeli walczyć, to jak walczyć? I takie pytanie chciałbym postawić, może najpierw skieruję do redaktora Ziemkiewicza, który no, swego czasu krytykował zachowanie Polaków, gdzie było wiadomo, że no, po co jakby powstanie, kiedy wiadomo, że na przykład nie mamy szans, kiedy jakby rachunek sił pokazywał, że no, jesteśmy bez szans. No to czy tutaj można te same analogie stosować, które gdzieś tam słyszałem również na obrzeżach naszego obozu, czy jednak ta analogia jest niesłuszna? Bardzo proszę. No, moim zdaniem jest niesłuszna, bo jak tutaj pan poseł cytował sprawę powstania, na nią patrzę oczami Romana Dmowskiego, który nie krytykował powstań za to, że były, tylko za to, że jak to on ujął, były wybuchami zbrojnej reakcji na ucisk, a nie częścią jakiegoś przemyślanego planu. Bo plan powinien być taki: najpierw walka potoczna, obrona potoczna, organizowanie się społeczeństwa, zgromadzenie zasobów, wyczekanie na właściwy moment i wtedy powstanie, a nie powstanie wtedy, kiedy nas akurat prześladowania dojdą do takiego stopnia, że nie możemy wytrzymać i buntujemy się na ślepo, tak jak więźniowie obozów skakali na druty w pewnym momencie, bo już nie mogli wytrzymać. Więc myślę, że tutaj nie ma podobnej sytuacji, chociaż do zapomnianego założyciela czy fundatora Endecji, jakim był Zygmunt Fortunat Miłkowski, który właśnie w drugiej połowie wieku XIX stworzył to pojęcie obrony potocznej, codziennej, trwałej narodu, bym się bardzo odwołał. Tak, bo to nie chodzi o jakieś wielkie zrywy, ale chodzi o to, co robimy na co dzień. I do tego wszystkiego, co tu koledzy powiedzieli, za co bardzo dziękuję, może to trochę wyszło na odwrót, że ja zacząłem od rzeczy praktycznych, a potem Bronisław Wilczyn i Paweł Lisicki dali tam to jakby tło od samej góry, o co tutaj chodzi. Ale myślę, że sobie to widzowie, słuchacze bez trudu poskładają. Do tego wszystkiego ja bym dodał jeszcze jedno. Otóż wspólny mianownik tych wszystkich działań, które
kryją się pod rozmaitymi skrótami i nowomodnymi hasłami. W sensie praktycznym, bo co w sensie ideologicznym, to zgadzam się z tezą, że tutaj emancypacja i rozmaite ideologie emancypacyjne wyjaśniają nam sprawę. Natomiast w sensie praktycznym wszystko to, co się dzieje, jakby polega na, tak naprawdę na jednym. Na, i to o czym zresztą już tu Paweł Lisicki wspomniał, na rozbijaniu wspólnot, na niszczeniu wspólnoty. Te rozmaite działania zbiegają się w jednym miejscu, że każda wspólnota, każda tożsamość przeszkadza tym, którzy świat w tej chwili urządzają. I każda wspólnota jest celem, obiektem działań, które mają ją zniszczyć, ponieważ ideałem jest takie społeczeństwo, które Welbeck nazwał cząstkami elementarnymi. Więc społeczeństwo się samo wytwarza, to jest też trochę skutek zmian cywilizacyjnych, technologicznych, zwłaszcza media społecznościowe, ale też państwa dobrobytu, które sprawiły, że człowiek nie potrzebuje rodziny. W Polsce cały czas jeszcze, to też się odwołam do socjologów, w Polsce cały czas istnieje bardzo silny instynkt rodzinny, bo rodzina jest taką siecią społecznego wsparcia. Jedyni ludzie, na których możemy liczyć w razie czego, to są nasi krewni. Na Zachodzie kilka pokoleń żyjących na zasiłkach rozmaitych i w poczuciu bezpieczeństwa zapewnianego przez państwo sprawiło, że te więzi zanikły. I oczywiście te więzi są rozbijane z różnych przyczyn i mamy tutaj różne podmioty. Nie mamy jakiegoś jednolitego planu dokonania zmiany na świecie. Ja przynajmniej tak nie sądzę. Myślę, że to jest wypadkowa działań rozmaitych sił, wśród których jeszcze jednej żeśmy dotąd w zasadzie nie wymienili. Mianowicie tak, ogromne korporacje, wielkie organizmy ponadnarodowe dysponujące gigantycznymi budżetami i praktycznie rzecz biorąc mające jedną, jedyną ideologię, taką jaką ma każdy pierwotniak. Jeść, rosnąć, maksymalizować swoje zyski. To jest jeden z głównych czynników moim zdaniem tej rewolucji. Autor amerykański, profesor, którego nazwiska niestety w tej chwili nie mogę sobie przypomnieć, znajdę je do publikacji po tym kongresie, napisał, że w momencie, kiedy zaczynał studia, stosunek płacy przeciętnego CEO tak zwanego, czyli członka zarządu wielkiej korporacji do przeciętnego pracownika, był mniej więcej jak 20 do 1. W momencie, kiedy zaczynał karierę naukową, zaczynał się zajmować tymi problemami gospodarczymi, to zarobki egzekutywa CEO z wielkiej korporacji w stosunku do przeciętnego pracownika korporacji wynosiły 60 do 1. W tej chwili oblicza, że jest to około 300 do 1. Więc proszę zobaczyć, że pojawiła nam się zupełnie nowa potęga na świecie, taka klasa społeczna neofeudałów, no bo 300 razy większe zarobki od przeciętnego swojego pracownika, to podejrzewam, że na takim średniowiecznym folwarku czy starożytności w gospodarstwie rzymskim obrabianym przez niewolników, mniej więcej ta proporcja też wyglądała tak podobno. I tutaj mamy bardzo potężnych ludzi dysponujących ogromnymi pieniędzmi, których jedynym celem jest maksymalizowanie zysków, a maksymalizowanie zysków wymaga wsparcia, czy wymaga. No, rozsądek nakazuje, że należy wesprzeć tę rewolucję, którą rozmaici ideologowie z rozmaitych przyczyn promują, wesprzeć ją i wykorzystując ten mechanizm, że rewolucja zjada własne dzieci, skierować ją na własny pożytek. Tak interpretuję, tak mówiąc potocznie, strolowano rewolucję antyglobalistyczną za pomocą wydobycia sprawy ocieplenia klimatu. Kto dzisiaj chce wprowadzać to podatek Tobina? Kto dzisiaj jeszcze pamięta o tym, że chciano okupować Wall Street? Nie ma tych ruchów. Zamiast nich są ruchy Extinction Rebel, które tak naprawdę napędzają interesy wielkich korporacji, no bo cała histeria walki z globalnym ociepleniem sprowadza się do tego, żeby zmuszać ludzi do kupowania jakiegoś badziewia, którego na wolnym rynku by nie kupili, ponieważ ma ono wymagane certyfikaty ekologiczne i służy walce z ociepleniem klimatu. Na czym się zarabia gigantyczne biliony dolarów, czy nawet biliardy dolarów. We wszystkich dziedzinach to się dzieje. No co stoi za bezmyślnie u nas niestety przejętą filozofią animalizmu, która sprawia, że w hodowli zwierząt widzimy dręczenie zwierząt. No stoją za nim badania i ogromne pieniądze na przekształcenie w ogóle sposobu żywienia ludzi, we wprowadzenie
tego, co się nazywa wegetariańskim mięsem, którego nikt w normalnej sytuacji by nie kupił. No ale jeżeli doprowadzi się do takiej sytuacji, że hodowla zostanie potępiona, zniszczona, jak to jawnie głoszą ludzie w rodzaju pani Spurek, mięso ma być wielkim luksusem dostępnym tylko dla najbogatszych, no to ten że odwołam się do filmu science fiction znanego kiedyś, ten zielony Soylent, ta zielona odżywka, którą ktoś tam będzie produkował, będzie mu przynosić miliardy, biliardy dolarów. Zresztą w ogóle no, już korporacje rolnicze, żywność genetycznie modyfikowana, materiał siewny, który jest jednogeneracyjny, gigantyczna rewolucja, której ludzie niezwiązani z rolnictwem w ogóle nie zauważają, że nie ma już takiej sytuacji, że rolnik sobie część ziarna odsypuje i ją zasieje w przyszłym roku. Zasiejesz to, co dostaniesz od firmy i musisz w następnym roku kupić kolejną partię, ponieważ to ziarno, które wyrośnie, nie będzie się nadawało do zasiania. To bardzo dużo by mówić, ja nie chcę o tych szczegółach gadać, tylko że wszystko to się sprowadza do jednego, do niszczenia wspólnoty. No co z tego wynika? Że my musimy zrobić wszystko, żeby naszej wspólnoty nie dać zniszczyć. Żadnymi narzędziami. Ani narzędziami ekonomicznymi, ani narzędziami politycznymi. Czyli co? Nie wpuszczać na ile to możliwe wielkich korporacji. Nie dopuszczać do tych procesów, które na Zachodzie doprowadziły do osłabienia więzi rodzinnych, do zniszczenia więzi rodzinnych. Inaczej zupełnie widzieć naszą gospodarkę, jako gospodarkę, która będzie bardziej gospodarką producentów, a nie tylko gospodarką konsumentów. Mówię niekoniecznie w sensie ekonomicznym, tylko w sensie no, takim bardziej filozofii człowieka na rynku, prawda? Że on jest nie tylko konsumentem, jak do tego doprowadza puszczony na żywioł mechanizm władzy wielkich korporacji, ale coś jednak sam od siebie musi dawać dla innych, bo tylko wtedy ta wspólnota jest podtrzymana. Myślę, że wielkim błędem byłoby myślenie w kategoriach, no dobrze, przecież to się samo zawali. Tak, to prawda, te ideologie, które dzięki sponsoringowi wielkich państw, ponadnarodowych organizacji i wielkich koncernów, bo przecież jeżeli mówimy o rewolucji, na przykład LGBT, to też jest moim zdaniem strolowaniem rewolucji przez wielki kapitał, to proszę zobaczyć, jakie tam miliardy idą właśnie od wielkich koncernów, zwłaszcza informatycznych. No, wiadomo, cząstka elementarna, człowiek bez rodziny i bez dzieci jest też idealnym konsumentem, aczkolwiek jest nim na krótko, no ale myślenie pierwotniaka nie idzie daleko. Dodam jeszcze jedną rzecz, bo tu często te myśli, kiedy się wygłasza, no to odpowiedzią umownej strony przeciwnej jest próba wykpienia tego, że są to jakieś teorie spiskowe, że zakłada się, że istnieje jakieś wielkie porozumienie na poziomie właśnie tych władców świata rozmaitych, czyli jakaś tajna loża, która tym wszystkim rządzi. Otóż no, powiem tak, na czasie jest myślenie o tym, że są wirusy i są bakterie, które chcą nas zabić. Czy ktokolwiek twierdzi, że jest jakiś spisek wirusów i bakterii, że one się między sobą umówiły, żeby tylko ludziom zaszkodzić i żeby ich zabijać? Nie, one po prostu, żeby rosnąć, żeby się rozwijać, muszą niszczyć system immunologiczny człowieka, a nie mają tyle rozumu, żeby wiedzieć, że jak człowiek umrze, to umrze razem z nim. Otóż myślę, że te zjawiska, czy mówimy o grupach ideologicznych, czy mówimy o ich sponsorach, czy mówimy o rządach, organizacjach międzynarodowych, które są zresztą kupione w liberalnej demokracji, są pod ogromnym wpływem rozmaitych lobbyz. Najlepszym dowodem poprzednia Komisja Europejska, której szefował człowiek zasłużony tym, że zorganizował wielkim koncernom proceder prania pieniędzy i unikania podatków w Luksemburgu na gigantyczną skalę, a w składzie komisji chyba było 10 osób, które czy 9, które zanim zostały komisarzami europejskimi, były zawodowymi lobbystami w Brukseli wielkich koncernów. No coś pokazuje. Więc nieważne, o którejkolwiek z tych grup mówimy, ich celem jest zniszczenie wspólnoty, zniszczą ją, to wspólnota umrze i zastąpi ją, będzie jakąś inną. Myślę, że taką przestrogą powinno być coś, co nazywa się na Zachodzie alt-right, w czym niektórzy chcą widzieć jakby powrót konserwatywnych wartości. Otóż nie, to nie jest powrót konserwatywnych wartości. To jest, użyję takiego historycznego przykładu, skoro pan poseł zapytał o te powstania. Czym był ruch narodowo-radykalny w latach 30. To niby była endecja, ale to była endecja, która już nie miała nic wspólnego z endecją Dmowskiego, tylko była skopiowaniem przemocy Piłsudczyków i takim odebraniem lekcji, że skoro ten wygrywa, kto
bije w twarz, no to musimy mieć pałki swoje, musimy mieć swoją berezę, musimy zrobić swój proces brzeski i musimy, prawda, odpowiedzieć tym samym. To, co się nazywa alt-right dzisiaj, to jest prosta, prymitywna odpowiedź na lewacką przemoc, ale nie w duchu jakiejś wartości, tylko w duchu no, po prostu skuteczności. To znaczy, że raz zniszczoną wspólnotę jest bardzo trudno odbudować. To, że my naszą wspólnotę mamy wciąż, to jest pewna unikalna szansa, która w połączeniu z tą polską wyjątkowością kulturową daje nam, jak sądzę, możliwość obrony. Tylko my sobie musimy tę swoją osobność kulturową uświadamiać, ponieważ jesteśmy bombardowani, wrócę do pierwszej swojej wypowiedzi, w kółko jesteśmy bombardowani przekazem, że jesteśmy nieudaną, zacofaną wersją ludzi Zachodu. Otóż nie, jesteśmy inną wersją ludzi Zachodu, być może lepszą, ale na pewno nie gorszą w każdym razie. I to, że jesteśmy tacy, wynika z naszej specyfiki, z naszej specyficznej historii, z zupełnie innego rozwoju społecznego, z tego, że zupełnie co innego robiliśmy w wiekach 15, 16, 17, 18, nie mówiąc o 19, niż robiły wtedy kraje dzisiejszego Zachodu. Dlatego nie musimy iść tą samą drogą, możemy pójść drogą inną. Dziękuję uprzejmie. Wolna dyskusja. Teraz pan redaktor. Zastanawiam się, od czego zacząć. To jest całe multum problemów. Jeżeli mówimy, że czy jesteśmy inni, oczywiście jesteśmy inni, ale nie tylko jesteśmy inni. My ciągle jeszcze jesteśmy Zachodem. Tamci w dużej mierze nim nie są i to świadomie, przecież deklarują zerwanie z tą tradycją, deklarują przezwyciężenie jej. Deklarują, że należy zostawić ten patriarchalny model, prawda? Więc my ciągle jeszcze jesteśmy Zachodem. Oczywiście inaczej się rozwijaliśmy, to wszystko prawda, co mówił Rafał Ziemkiewicz, ale my ciągle jeszcze jesteśmy. Jeżeli słyszę właśnie o tych o nieuniknionym biegu historii, no to mnie ogarnia pusty śmiech, bo każdy, po pierwsze, jeżeli ma się już tyle lat co ja, to się słyszało ileś razy o nieuniknionym biegu historii. I się widziało, jak bardzo ten bieg historii odbiega od tych, którzy już go rozpoznali. Prawda? To jest jakieś fundamentalne nieporozumienie, to wyobrażenie, że my rozpoznaliśmy bieg historii. Jedno, co możemy o historii powiedzieć, że na pewno będzie inaczej, przyszłość będzie inaczej wyglądała, niż sobie wyobrażamy dzisiaj. My mamy jakiś na to wpływ, ale właśnie poprzez nasze działania, ale to jakie będą dalekie konsekwencje, tego nie wiemy, wiedzieć nie możemy i musimy się z tym pogodzić. Ale wracając do tego, co w związku z tym nam, co musimy robić. Ja zwracam uwagę, że jeszcze jednym powiedziałbym odmienności Polski, że oprócz tego, że jesteśmy inni, oprócz tego, że ja pokazywałem to, dlaczego my i te narody w naszym regionie są w jakimś sensie zaszczepione przed tego typu rewolucją, to jednocześnie musimy powiedzieć o jeszcze jednym wymiarze, o wymiarze kompleksów. Otóż my mamy kompleksy, ciągle jeszcze bardzo zachodnie, te zachodnie kompleksy, kompleksy mniejszości i na tym żerują. Na tym żerują nasze elity i nasze elity, które za cenę, znaczy część oczywiście naszych elit, ale to dominująca ciągle, które za cenę utrzymania swojej pozycji dominującej, tych właśnie Europejczyków oświeconych, gotowe są działać absolutnie, zgadzać się na taką relację paternalistyczną ze strony elit zachodnich, prawda? Że to oni będą wyznaczać nam kierunki, my się im podporządkujemy, a za to dostaniemy, to w tym sensie ten neokolonializm, to ujęcie jest uzasadne, my natomiast za to będziemy mieli tutaj władzę na miejscu w tej swojej prowincji. Te kompleksy wyrastają z dość oczywistego zjawiska. Po pierwsze z naszej historii właśnie, tego odebrania nam państwowości, tego patrzyliśmy z zawiścią na ten Zachód, który zupełnie inaczej, tych państw zachodnich i narodów, które się toczyły, ich dzieje inaczej, ale przede wszystkim z okresu komunizmu. Ja pamiętam doskonale, jak bardzo chcieliśmy być tacy jak na Zachodzie. Chcielibyśmy być Europejczykami, nie różnicując. I rzeczywiście różnica pomiędzy komunizmem a ówczesnym Zachodem, no to była
była w ogóle nieporównywalna, nie było o czym mówić. Ale w związku z tym nie dostrzegaliśmy pewnych niebezpieczeństw tego, że tych zjawisk, tej dekadencji, która się już tam rodziła. Bo komuniści mówili o dekadencji, w związku z tym myśmy nie mogli tego akceptować, odrzucaliśmy to w całości. I te do teraz się jeszcze stosuje taka groteskowa analogia. A mówicie tak jak komuniści w PRL-u. No dobra, więc te kompleksy ciągle jeszcze istnieją. A w tej chwili wytwarza się ten kompleks dodatkowo opowieścią taką powszechną o tym, że my ekonomicznie zależymy od Zachodu, od tych funduszy strukturalnych. Że to one jakoby są źródłem naszego rozwoju, ewidentnego rozwoju, bo jednak nasz kraj się rozwija, że bez tego nie byłoby szans. Otóż to jest po prostu, to jest nieprawda. Na paru poziomach one nie mają istotnego wpływu. Oczywiście przydają się to tu, to tam, ale nie mają takiego znaczącego wpływu dla naszego rozwoju i nie mają, i one mają jeszcze negatywny aspekt, bo one rozregulowują rozmaite mechanizmy rynkowe, które byłyby nam, tworzą pewne patologie. Nie będę w to wchodził, ale po co ja o tym teraz mówię? Mówię, że my musimy pokazać Polakom, jak naprawdę wyglądają te rzeczy. Bo tu nie ma żadnej wiedzy na ten temat, nikt tego nie badał, jesteśmy karmieni propagandą, tą tak zwaną europejską propagandą. Tam te instytuty, które się nazywają instytutami badawczymi, w ogóle nie uprawiają żadnego badania. My w ogóle nie, naprawdę porządnie nie zostały publicznie zanalizowane, poddane oglądowi, ewentualnie krytyce tego, jak funkcjonują te fundusze. Piszą, przy każdej dróżce wiejskiej zapisane, no dzięki temu zbudowano to, jak zbudowano, już nie mówię o autostradach. Ja mówię to po to, że trzeba mieć świadomość, powiem rzecz straszną, że Unia Europejska jest pewną instytucją polityczną i my powinniśmy być uczestnikami na tyle, na ile ona nam przynosi korzyści szeroko rozumiane, wcale nie tylko materialne. W momencie, kiedy wiąże się to z odebraniem nam jakiejś realnie niepodległości, pozbawieniem nas suwerenności, no to powinniśmy podziękować. W każdym razie nie mówię, że my w tej chwili powinniśmy to robić, w żadnym wypadku. Natomiast powinniśmy zdawać sobie sprawę, że taka perspektywa może zaistnieć. I powinniśmy zacząć o tym dyskutować. My nie jesteśmy tutaj pod tym względem wyjątkiem. Ja myślę, że jak obserwujemy to, co się dzieje na Zachodzie, jak obserwujemy, jak coraz bardziej ten dominująca ideologia i dominujący ład polityczny tej demokracji liberalnej jest kontestowany przez obywateli. Przecież te ruchy nazwane populistycznymi zaczynają osiągać coraz więcej na Zachodzie. Oni są dużo gorsi pod tym względem w sytuacji niż my, bo ja już mówiłem, my mamy te tradycyjne partie, które funkcjonują, tak jak funkcjonują tradycyjne partie konserwatywne. Tam powstają nowe partie, które wypełniają to miejsce po tych konserwatywnych. Czasami są, no można mieć różne wątpliwości co do ich funkcjonowania. Czy to Zgromadzenia Narodowego, byłego Frontu Narodowego, czy tych partii, które powstają we Włoszech, ale ten odruch, czy do Alternative für Deutschland, ale ten odruch kontestacji narasta. Zresztą on jest przerzucany, mówił o tym Rafał Ziemkiewicz, przerzucany na lewicę dość często. Wielu ludzi głosuje na zielonych, traktując ich jako, prawda, alternatywę dla głównego nurtu, nie zdając sobie sprawy, że to jest główny nurt w tej chwili, absolutnie. Ale to nie będzie tak wiecznie. W związku z tym ta zwycięstwo Trumpa poprzednie też o tym pokazuje. Zobaczymy, jak teraz będzie. W każdym razie tam ta kontestacja jest dość wyraźna i to napięcie wewnętrzne. W związku z tym jeszcze raz mówię, że my nie żyjemy w zamkniętej rzeczywistości. To się nie jesteśmy skazani na nic, a więc my powinniśmy bronić naszej tożsamości. Mówię banał w tej chwili, oczywisty, między innymi poprzez pokazywanie tego, czym nam grozi ta zgoda, te ustępstwa, pokazanie, że nie jesteśmy wcale tak bardzo zależni, że owszem, te siły są ogromne w kulturze masowej, etc., ale my powinniśmy krok po kroku budować alternatywę. Ja pamiętam czasy, kiedy mówiono, no nie ma wyjścia, komunizm wygrywa na całym świecie, gdzie my się wydobymy? No, niedługo to jest problem, kiedy Ameryka się załamie i przegra z komunizmem. Ja byłem świadkiem, mieszkałem akurat we Francji. Powiem tylko taką anegdotę, jak mówiono, że to, że
Stany Zjednoczone przegrały wyścig konkurencyjny z Japonią, proszę Państwa, z Japonią, to już jest sprawa udowodniona. To był koniec lat 80. Chrysler został kupiony przez Japończyków. Koniec, nie ma o czym mówić. Mówię te anegdoty po to, żeby pokazać, jak bardzo mogą to się rozmijać z rzeczywistością te dominujące opinie. A ja tu powiem, no powinniśmy robić to, co robić powinniśmy, czyli po prostu bronić tego, naszej tożsamości, naszej kultury, tej fundamentalnej wspólnoty, której mamy doświadczenie niezwykłe, doświadczenie odrodzenia tej wspólnoty, to jest solidarność. Ja nie mówię o ruchu, o związku zawodowym, bo ona miała formę związku zawodowego, ale to był wielki narodowy ruch. Nieprawdopodobny. To był w tej chwili, wtedy dla nas wszystkich było to objawienie. Dla nas wszystkich, którzyśmy w tym uczestniczyli. Pokazał, jak bardzo mamy mocno jednak w pokładach naszej kulturowej, wspólnotowej podświadomości tkwi ten etos republikański. Ja mam wrażenie, że on ciągle jeszcze u nas jest i że mamy do czego się odwoływać. Oczywiście po to, żeby można go było, że tak powiem, obudzić, uruchomić, no to musimy podjąć pracę, ale no, pokój, szczęśliwość, ale bojowanie, byt nasz podniebny. Dziękuję bardzo. Panie redaktorze. To ja powiem, no, bo już zbliżamy się do końca, powiem dosyć krótko, tym bardziej, że jeszcze chyba będzie możliwość jutro, będziemy debatowali na temat wniosków wynikających z naszej debaty. Dwie rzeczy. Po pierwsze, uważam, że Polska, jeśli chodzi o jej obecność w Unii Europejskiej, faktycznie powinna być kimś albo czymś w rodzaju, mówię tutaj o podmiocie, państwa broniącego pewnych podstawowych zasad cywilizacji zachodniej, czyli odgrywać rolę swoistego przedmurza, jeśli tak można powiedzieć, występując w obronie tych zasad i tych wartości, które są nagminnie naruszane przez inne państwa zachodnie. Oznacza to w praktyce dwie rzeczy. Po pierwsze, rzeczywiście, mówiąc językiem analogicznym i skrótowym, dlaczego Rosja ma pełnić taką rolę, a często w stosunku do wielu partii zachodnich ona próbuje pełnić rolę, czy Putin próbuje pełnić rolę obrońcy cywilizacji Zachodu. Ta rola jest naszą rolą, ona jest nam przypisana i my w przeciwieństwie do Rosji mamy, że tak powiem, czyste sumienie i właściwe miejsce, żeby taką rolę pełnić, czyli wspierać te ośrodki polityczne, ideowe, które w stosunku do tego walca unijnego zachowują krytycyzm, te ośrodki, które z coraz większą, jakby to powiedzieć, niepokoją przyglądają się uniformizacji i próbie narzucenia wszystkim jednolitej, wspólnej ideologii lansowanej przez Brukselę. I to jest punkt pierwszy. Czyli Polska jako przedmurze chrześcijaństwa, przedmurze Zachodu, która skutecznie próbuje mobilizować również na Zachodzie te ośrodki, te grupy, które w stosunku do panującej ideologii są nastawione krytycznie. To punkt pierwszy. Drugą rzecz, którą Polska mogłaby robić, no to myślę, to samo można robić przecież również w samej Polsce. No ja nie rozumiem na przykład, dlaczego w polskim Sejmie albo w Senacie, no w Senacie wiadomo, no ale w polskim Sejmie albo na przykład mówię o polskim prezydencie, nie może powstać komisja, instytucja, stowarzyszenie badająca naruszenie podstawowych praw człowieka, które się dokonuje w wielu państwach Unii Europejskiej, przyjmując zamiary nie to, co robią ideologowie, tylko zamiary to, co wynika ze stałych zasad etyki chrześcijańskiej, na przykład stosunek do aborcji, stosunek do eutanazji, prawda, przekraczanie praw dotyczących wolności słowa. Dlaczego Polska nie jest w stanie raz na rok przygotować takiego specjalnego raportu poświęconemu wyłącznie właśnie tym dziedzinom, pokazując, jak w takich państwach, które się tak bardzo chwalą swoim demokratycznym, liberalnym podejściem, jak właśnie Francja, jak Niemcy czy Holandia, naruszane są podstawowe prawa człowieka, bo jeśli holenderski minister mówi o tym, że w Holandii rozważa się wprowadzenie eutanazji dla dzieci do 12 roku życia, to jest to skrajne naruszenie podstawowego prawa człowieka i nie rozumiem, dlaczego Polska razem na przykład z Węgrami i z innymi właśnie siłami nie próbuje tego typu rzeczy piętnować, ale nie piętnować tak na takiej zasadzie, że ktoś coś powie, prawda, gdzieś to umknie. No można przygotować raport, można wokół tego zrobić duże wydarzenie. Można zrobić jednocześnie wydarzenie i w Warszawie na przykład i w Brukseli, prawda. Można zaprosić na takie spotkanie znaczących profesorów etyki, historii, którzy właśnie tego typu rzecz poruszą i pokażą, że te państwa, które chcą uchodzić za nauczycieli, same używając trochę bardziej biblijnego języka, mają w swoim oku belkę, a próbują z innych oczu wyciągać drzazgę. I myślę, że tego Polsce bardzo, bardzo brakuje i to by też była pewnego rodzaju reakcja na ten element kompleksu niższości, który faktycznie w dużej części polskich elit występuje. Oczywiście wiem o wszystkich uwarunkowaniach, o problemach z tym związanych, ale wydaje mi się, że bez takiego, nazwijmy to, no, bez próby
przerzucenia polskiej rewolucji czy polskiej kontrrewolucji, która tutaj miała miejsce w 2015 roku na Zachód, bez znalezienia sprzymierzeńców również tam, bardzo trudno będzie utrzymać tą własną enklawę. A jeśli tego nie zrobimy, to oczywiście staniemy przed problemem, o którym żeśmy tutaj już wspominali, no to znaczy staniemy przed problemem tak naprawdę takim. Albo zachowujemy naszą kulturową tożsamość i w związku z tym jesteśmy zmuszeni w dłuższej perspektywie zastanowić się nad pozostawaniem w Unii, no bo nie ma innego wyjścia, bo drugie wyjście by zakładało, że po drugiej stronie znajdujemy partnerów, którzy rozumieją nasze podejście i rozumieją coś takiego jak to, że wartością jest faktyczny pluralizm, a nie pluralizm deklarowany. No z tego punktu widzenia na przykład ostatnie wystąpienie pani Ursuli von der Leyen, pierwszej orędzie, które wygłosiła przed Parlamentem Europejskim, jest skandalicznym naruszeniem wszystkich podstawowych zasad dotyczących suwerenności państwa, suwerenności, tożsamości kulturowej i tak dalej. No tylko ja to mówię, prawda, jako publicysta, takie rzeczy padają. Rozumiem, że właśnie tego typu przykłady mogłyby się znaleźć w tym raporcie przygotowanym na przykład przed instytucje polskiego państwa, wyraźnie pokazujące, które, że tak powiem, artykuły traktatów zostały przez nią naruszone, w jak, że tak powiem, skandaliczny sposób próbuje się wprowadzać do państw, które mają swoją tożsamość narodową i kulturową zagwarantowaną przecież przez traktaty, jak próbuje się zmusić do odejścia od tego. Tak? No to jest ta metoda. Więc najkrócej mówiąc, Polska powinna być przedmurzem zdrowego rozsądku, przedmurzem Zachodu, na Zachodzie, który się coraz bardziej sowietyzuje, i przedmurzem tradycyjnie rozumianego chrześcijaństwa i posługiwać się, być aktywną ze wspieraniu wszystkich tych sił w Europie, które podobnie to widzą, i piętnowaniu tych naruszeń, które następują, używając tych instrumentów państwowych, którymi obecnie jeszcze wciąż dysponujemy. Dziękuję. Dziękuję uprzejmie. Panie redaktorze. Dziękuję bardzo. Ja myślę, że gdyby powstał taki raport, znaczy po pierwsze powołano, tak zapowiedziano w Budapeszcie, powołanie wspólnego polsko-węgierskiego ośrodka do spraw badania praworządności w Unii, to parę dni temu, ministrowie spraw zagranicznych, ale myślę, że takie raporty zostaną uznane za nieprawomocne i oczywiście to nie znaczy, że nie ma sensu tego robić, ale to też wszystkiego nie załatwia. Myślę, że Polska ma problem z tego typu ofensywnymi działaniami także dlatego, że no, uczciwie mówiąc, to nie jest tak, że prezydent Duda czy rząd Zjednoczonej Prawicy wywalczyły większość parlamentarną i drugą kadencję prezydencką na tym podwórku czy na tym polu, o którym teraz rozmawiamy. Raczej mimo tego pola, można powiedzieć, na tym podwórku można wywalczyć status największej partii opozycyjnej. Badania społeczne szczegółowe nie są tak optymistyczne w wielu obszarach. Oczywiście kwestia na przykład adopcji przez pary homoseksualne, no jest bardzo wysoki stopień negacji, 80 parę procent, ale już inne dane, rola Kościoła, to są często zatrważające. To już jest, zdecydowana większość odrzuca na przykład zabieranie przez Kościół głosu w przestrzeni publicznej. Trzeba mieć tego świadomość, że ta rzeczywistość społeczna polska jest jednak bardziej złożona. I badanie takie, może przywołam, Social Changes w polityce.pl, czy istnieje ideologia LGBT? 33% mówi, że tak, 37%, że nie. Ja uważam, że to jest bardzo dobry wynik. Znaczy to jednak pokazuje, że akurat w tym obszarze sporą część społeczeństwa udało się w pewien sposób zaszczepić, uczulić na to zagrożenie. Te 33% uważam, to jest bardzo, bardzo dobry wynik, bo rzeczywiście, gdy nie wiadomo, co robić, gdy nie ma prostych recept prowadzących do zwycięstwa, to trzeba po prostu stawiać opór. Musimy mieć w głowie kardynała Wyszyńskiego, który też nie widział nadziei, a najpierw mądrze lawirował, trzeba ustępował, a później, gdy uznał, że już się nie da, to powiedział non possumus i właściwie wygrał czas. Miał oczywiście bardzo, no, była opieka Matki Bożej, miał dużo szczęścia, można powiedzieć, bo równie dobrze to mogło się potoczyć inaczej. Październik mógł się skończyć inaczej. No, Mitsenti też doczekał w tej ambasadzie, ale po prostu tam nie było października, tylko zdławienie powstania węgierskiego. Więc trzeba i stawiać opór, i mieć też po prostu opiekę, dużo szczęścia. Może jeszcze jedna uwaga polemiczna. Ja się nie zgodzę z tezą kolegi Ziemkiewicza, że to są kwestie wyłącznie finansowe, czy że na pierwszym planie. No tak patrząc zdroworozsądkowo, odrzucenie paliw kopalnych to jest odrzucenie najbardziej dochodowego elementu globalnego biznesu, gdzie jest największa marża. To jest w sumie najprostsze.
A mimo to wielki biznes się na to decyduje. Dalej, no wszelkiego rodzaju parytety, czy to w zarządach, czy wśród pracowników, one jednak obniżają efektywność, czy tworzą problem dla zarządzających firmami. Więc to jest chyba bardziej złożony proces. Ja bym powiedział, że ten wielki biznes został skolonizowany przez ideologiczną lewicę, został przez nią jakoś przejęty, w jakiejś mierze podporządkowany. I on oczywiście szuka w tej sytuacji, w której się znalazł, dalej sposobów maksymalizacji zysku, zwłaszcza, że rzeczywiście jest anonimowy w tym sensie, że tam mają być po prostu stopy wzrostu, a nie praca czy jakaś stabilność, ale jednak został skolonizowany. W sumie myślę, że to jest próba wykreowania czy przyspieszenia momentu rewolucyjnego, rewolucja francuska, bolszewicka, rok 68 i teraz jesteśmy świadkami takiego działania, które ma wywołać skokową zmianę, ma być takim efektem wojny bez wojny. Zresztą myślę, że my z tego COVID-u wyjdziemy w sytuacji efektów jak po wojnie bez wojny, jeżeli wyjdziemy. Takie będą efekty, znaczy duże zmiany społeczne dokonują się po właśnie tego typu wstrząsach. To wszyscy socjologowie wiedzą, zmiana po pierwszej wojnie, kobiety w fabrykach, prawda, rozluźnienie obyczajów, po drugiej wojnie jeszcze bardziej to przyspieszyło. I po prostu moim zdaniem jest szukanie takiego momentu. Moim zdaniem to jest jednak jakoś świadome. Mam wrażenie, jakby komuś się bardzo, bardzo śpieszyło, jakby chciał pchnąć ludzkość na takie zupełnie nowe właśnie rewolucyjne tory. I to się wszystko zbiega. Klimatyzm, prawda, ten nacisk na weganizm, ta antyrozrodczość, To niszczenie tych już właściwie enklaw religijnych, to się wszystko zbiega w takim wyraźnym momentum, który ma te cele. Myślę, że my tutaj musimy szukać sposobów obrony oczywiście. Najlepiej byłoby, gdyby to ten problem znalazł się oczywiście w naszej sytuacji obozu prawicowego, który sprawuje rządy w centrum myślenia państwowego. To znaczy tego się nie da załatwić jedną konferencją, jednym programem, osobnym jakimś projektem. To jakby działalność państwa powinna być przesycona tym wyzwaniem, tak jak lewica potrafi przesycić swoim myśleniem działalność niektórych państw zachodnich. No oczywiście to nie jest takie proste, kadry, cała atmosfera globalna, różne presje, ale myślę, że trzeba do tego po prostu zmierzać. I na koniec jeszcze jedna uwaga, musimy też widzieć, że ten problem lewicowej agresji wpływa na prawicę, w tym sensie, że on tę prawicę rozrywa. No jednak jednym z podtekstów kryzysu rządowego, który obserwowaliśmy parę tygodni temu, no była kwestia reakcji wobec tych zagrożeń lewicowych. Jedna część mówiła ostrzej, druga część mówiła ostrożniej, bo no samo zredukujemy się tak naprawdę. Tak? Możemy mieć rację, ale przegramy wybory. To jest dyskusja w mojej ocenie co do strategii absolutnie uprawniona, ale czyli jakby agresja lewicy rozrywa prawicę, jakby jest taka widać naturalne dążenie do takiej sytuacji, jak jest we Francji, że część republikanie kapitulują, a to Zgromadzenie Narodowe trwa w oporze. No dla Polski taki scenariusz byłby jednak skrajnym nieszczęściem, tutaj jakby trzeba powiesić hasło jednak bądźmy razem, bo to niczego nie gwarantuje, to też rodzi problemy, napięcia, frustracje, ale jeżeli nie będziemy razem, jeżeli pozwolimy na wykreowanie właśnie jakiegoś zdroworozsądkowego lewo, prawo, centrum i siły tożsamościowe zepchniemy do getta, no to też będzie tragedia. Dziękuję bardzo i dziękuję naszym wspaniałym gościom.